Teraz jest dźwięk? Nie, to nie ten. Halo? Daj głos. Tak, pogadałem sobie. Mózg mnie aż zaczął boleć. Jest. Słabe to było. Ech. Dobra, jeszcze raz to powiem. Cześć wszystkim. Czwartek live. Fajny moment na to, żebyśmy się spotkali, pomęczyli ze sprzętem. Tutaj mamy ciężkiego zawodnika. Więc kto wyczytał z ruchu moich ust, co powiedziałem, dostanie koszulkę. Ale to musi całość rozkminić. Tak, rękoma pomachaj. Dokładnie. No niestety, tak bywa. Po prostu technika, programy, to jest kwas. Dla przykładu, wczoraj OBS-em nagrywałem. Wszystko działało. To nie jest tak, że ktoś coś zmienia i nagle zesrało się. Nie. Wszystko było ok. No i nagle... Nieważne. Słuchajcie, dzisiaj live będzie dotyczył laptopa MSI. Sprzęt, gdzie klient, warto pomagać, tak? Zapraszam przede wszystkim do wpłatu. Mówiłem to wcześniej, ale nie było słychać. Więc od początku, bo szyk się zmienił, a powtarzanie siebie jest słabe. Więc tak, słuchajcie, mamy dla potrzebujących dzieci 19, więc zamykamy ten cel, bo uzbieraliśmy z nawiązką, więc uruchamiamy cel numer 20 i... Tak naprawdę już ponad 100 tysięcy złotych zostało zebranych w krótkim czasie, to jest na przestrzeni myślę 4 miesięcy, może nawet mniej. Trzeba byłoby to dokładnie policzyć, ale to wszystko dzięki Wam, także mega, mega opcja. I teraz tak, cele, cyk. No i właśnie jeszcze ten cel na PS5, czyli ten temat został zebrany. Na live tam było 2000, reszta wpłat jest pochodzi z Discorda, bo na Discordzie też są live'y, też ludzie wpłacają, wspierają, także dziękuję bardzo. I ten cel też możemy w zasadzie sobie wyczyścić, uruchomić, nie wiem, na wspieranie kanału, bo to i tak nie idzie w las. Wszystkie te tematy, jak koszulki i tak dalej, to wiadomo, skądś na to trzeba środki brać. Dobra, teraz tak, robimy opróżni cel zarobków. Te pieniądze oczywiście zostały już wypłacone na domy dziecka. W opisie live'a jest tam tabela, link z dokumentów googlowskich. Tam jest podane transparentnie wszystko po kolei, co jak, gdzie, kiedy, na co, z potwierdzeniami wpłat. Także kogoś uszy swędzą, czy nos drapie, czy co tam, może sobie wejść i sprawdzić. To nie jest tak, że te pieniądze nagle uciekają do znajomych. Ktoś się dogadał pod stołem, tylko faktycznie trafiają w dobre miejsce. I w zasadzie właśnie, bo ja trochę już tych, powiem Wam, dyplomów dostałem i nawet dzisiaj kolejny przyszedł. Także czekajcie, bo właśnie, zacznijmy może od przyjemności. Laptop Dell Inspiron, brak obrazu, wszystkie oporności okej, ładuje baterie, spalony procesor, czy może BIOS do zrobienia? Wiesz co, jeżeli Dell, na dzień dobry, bezpiecznie, wymień kostkę z BIOSem i zaprogramuj odpowiednim wsadem. Więc tak. Ujęcie od góry, bo wcześniej Stream Deck nie działał, niestety, ale Stream Deck powiedział tak samo, że nie pomogę Ci, więc zrobię Cię w konia, przy czym ISO musimy trochę zjechać na 640. Cóż to jest? Dzisiaj przyszło, zaraz sobie pootwieramy, słuchajcie, no bo trochę tych, mówię, wpłat ostatnio było, zrobiliśmy teraz regularności lepsze, więc sprawdźmy, co jest. O! Niosę dobro. Anioły 24.pl. Ej, fajne, to jest chyba na lodówkę, takie magnetyczne. Szanowny panie, w imieniu Stowarzyszenia Domów Aniołów. I zobaczcie, dostaliśmy też jakiś druk dodatkowy. Wpłacaliśmy tutaj na ten dom aniołów stróżów. Także widzicie, pierwszy list jakiś jest. Drugi temat, na głowica, 26.10, czyli świeży temat. Jest podana kwota, że wpłacone, podpis dyrektora. Mówię, wszystko jest transparentne. Tutaj mamy coś grubszego. Powiem Wam, że nie chciałbym niczego przeciąć. Spoksalipsa. No, niestety czasami się tak zdarza, że przegapiłem dźwięk. 99% live'ów, jakie uruchamiam, zanim w ogóle odpalę, sprawdzam, czy jest synchronizacja audio.
Natomiast dzisiaj już po prostu nie miałem czasu, bo Stream Deck niestety mnie w konia zrobił. O, ale fajne. Ej, to jest takim skoroszycie, takie śliskie. Bardzo ładne. Za bezinteresowny udział w charytatywnej akcji na kanale Wielki Elektronik. No widzicie? Dla widzów oczywiście, bo wy jesteście najważniejsi, wy pomagacie. Więc... Z Dom Aniołów Stróżów, właśnie. To jest tamta sama placówka. O, wszystko się zgadza. Mamy kolejny. Pod kasztanami. I zachęcam, właśnie. To dzięki wam też wpłacamy środki na określony dom dziecka, w zasadzie na te określone, bo to nie jest tak, że ja sobie tam wybieram je. Po prostu ktoś z was pisze do mnie maila, Spox, może ten dom dziecka. Wchodzę, sprawdzam, jeżeli jest komplet informacji, to oczywiście robię przelew i tyle. Teraz tak, tu jest... Trochę jest ciemno, poczekajcie, jest troszeczkę... Muszę z ISO zjechać. Andis 300. Na szybko do pracy, na nockę. Jak zwykle pozdrawiam ciebie, Miecia oraz Piotrka. Piotra oraz całej trójce życzę dużo zdrowia. Gangster działa, PayPal. Właśnie, słuchajcie, PayPal ruszył, więc jeżeli ktoś jest z zagranicy, a masa osób ogląda, możecie wpłacać śmiało. PayPal działa, przetestowane. Jest to prawda delikatne opóźnienie, tam rzędu 2 minuty, ale śmiga. A tutaj jest dyplom, ale fajny, fajny jest, powiem wam. Dom pod dębami. Po kolei uwzględniona kwota. To wszystko będzie, mówię, w ramki oprawiane i wstawiane do biura. Jest jeszcze kolejny. Nie, to już jest wyciągnięte. Tutaj mam coś grubszego. Powiem wam, może to z ramką już jest. Ja wiem, że niektórzy chcieliby od razu naprawę, ale słuchajcie. Po coś te live'y są. Nie tylko chodzi o naprawy, a w sumie to głównie chodzi o zbieranie pieniędzy dla dzieci i tyle. Jak komuś to nie odpowiada, ich nie ogląda. O, jaki, proszę, zobaczcie. Jakie ładne. I podpis dyrektora, społeczność kanału. Chorzenice, tak, dnia 25.10. Bardzo ładne. Super. Dzięki, dzięki. Ok, to mam jeszcze właśnie... Krasny staw, Gostynin, to już chyba było, dom dziecka numer 1-2 w Zwierzyńcu, mówię, trochę się tego nazbierało, Podleśna przystań, także wszystko ma ręce i nogi. Dobra, zabieramy teraz to wszystko na bok, odłożę dyplomy w bezpieczne miejsce. Matmat, kupiłem nową konsolę PS4 i Masoft 10.1. Czy jest jakaś szansa związana z lutowaniem i przejściem na 9.0? Nie mam zielonego pojęcia. Nie znam się na downgrade'owaniu PS4, nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem. Musiałbyś pytać ludzi zaznajomionych w temacie, no bo ja musiałbym po prostu stracić teraz 3 lata życia na dowiedzenie się, o co w tym wszystkim chodzi. Teraz tak, cyk, jeszcze ten cel, opróżni cel zarobków, bach, lecimy, nowa na wsparcie kanału. Dobra, jak chcecie, wpłacajcie też na wspieranie kanału. Nie polecam, lepiej na dzieci, także, ale jak ktoś chce, to nie będę krzyczał przecież, dobra. Wracamy, bo jeszcze czaty. Ok, mamy obraz. Zajrzyj do Miecia na blat. Spoko, będzie kolejny live. Nie ucieknie, także na spokojnie. Siema wszystkim jeszcze raz. Siema zieloni, siema niebiescy. Automatyka. Dzień dobry, prywaciarzu. Siema. Kurczę, jeszcze tego nie zamontowaliśmy. Dupka od reku, coś tam, od prądu. Także witaj. Live'a nie było chyba, nie wiem, z 2 tygodnie? To już człowiek zapomina, jak to leciało. Ciekawe, czy dzisiaj jest delikatnie lepszy obraz, bo bitrate jest podbity na 25 megabitów. YouTube podniósł nagle limity, powiem wam. W ogóle zrobiły się jakieś problemy z reklamami. Dużo osób, które używało oprogramowania do usuwania, omijania reklam na YouTubie, teraz ma problem. YouTube się wziął za to, chcą kasę i tyle.
I nawet widzę, że skoro bitrate podbili, to chyba wpływa na to, że chcą trochę więcej dać obrazu lepszego, ale w zamian chcą wyświetlenia, reklam, a to są hajsy. Siema Szarawi, no tak, no ja stąd słabo widzę w sumie, no. Szary to jest chyba, masz rację, Andrzeju, tak. To bo ty jesteś szary, no tak, sorry. To jest kuriozum. Okej, okay, teraz tak. Słuchajcie, ta płyta to jest trochę kiepski żart. Teraz na prąd, miłej zabawy. Naprawy, jeju, naprawy. Dziękujemy, dziękujemy. Andis przesadza. Jeszcze dobrze się nie zaczęła, już przesadziłeś, kurde. Daj trochę innym poddychać, jeżeli chodzi o wpłaty. Także zapraszam, PayPal aktywny. I teraz tak, ta płyta miała spore problemy. Tutaj klient sam chciał porobić w lewo, w prawo. Bawił się przy przetwornicy głównej. Poszło zwarcie niestety bardzo, bardzo mocne. Dawno takiego nie spotkałem. Spaliło PCH, KBC, BIOS, procesor. Spalił praktycznie wszystko na linii 3-woltowej. Ten układ, LAN, układ od zarządzania klawiaturą RGB, układ audio, nie wiem co tu jeszcze spaliło, ale była gruba, mega gruba akcja. I najprościej by było taką płytę kupić, no ale drogo, czy gdzie tam, w zasobach jakiejś tam firmy. Stawiam dychę, że nie naprawisz. No to właśnie, ankieta właśnie. Rzućcie temat na ankietę. Cześć Kamilka. Na Opera nie widziałem YouTube reklamy jeszcze. No to widzisz, może są przeglądarki, które faktycznie jeszcze działają, aczkolwiek coś tam jest na rzeczy. Pozdrowienia z Krakowa dla Spoksa oraz wszystkich widzów kanału. Dzięki. No i tutaj, no co, trzeba zacząć to robić. Do wstawienia są komponenty, do wymiany są elementy, które niestety zakończyły swój żywot. No niestety, tak to brzmi. I dzisiaj bawimy się w lepienie bałwana. Mam nadzieję, że to uda się. Bo powiem wam tak, szansa na naprawę tej płyty nie jest za wysoka. To w sumie możemy zrobić ankietę, nawet rozpocznij ankietę. Płyta główna, płyta zdewastowana, zdezelowana. Płyta główna zadziała, czy nie? Zadziała. Chyba razem się pisze, nie? Jak oddzielnie, to trudno. Nieważne. Zadziała, tak, nie. Ankieta. Zabieram się za robotę. 46 po, odpalamy minionka, mam nadzieję, że będzie obraz. Dobra, jest obraz. I słuchajcie, Kogr, ciebie nie kojarzę, no siema, pozdro. To chyba zagranica się odezwała. Tak coś czuję. Możesz mnie wyprowadzić z błędu. Ja od tygodnia lecę na Linux Mint i przeglądarka Opera, jeśli chodzi o YouTube, jest ok. No, ogólnie powiem wam tak. Że nie, żeby to była reklama, bo to nie o to mi chodzi. Warto jest używać z YouTube'a Premium. Dlaczego? Bo można wybrać sobie to konto rodzinne. Kosztuje to teraz 32. Ma być od grudnia podwyżka na 46. No i można to dzielić na 6 osób legalnie. I to jest mega. Naprawdę, jak wtedy wychodzi ci 8 zł na miesiąc, to nie są wysokie kwoty, naprawdę. A luksus jest niezły. Zyku, 1/10 celu zebrana, aby do przodu. Już? 1/10? Jak 1/10? A, racja. Trzeba umieć liczyć. Ty kurde, 1/10. Dobrze rozkminione. Słuchajcie, musimy sobie teraz po kolei cynę pościągać, bo walka tu była, no ale nie udało się. Jakieś jedno podejście już podchodziłem, robiłem. To, co udało mi się namierzyć uszkodzonego, to pościągałem. Jeszcze temperatura to jest 285. Lecimy z temperaturą na 335. Myślę, że sobie Grot poradzi. Który to model MSI? Dominator GT72VR. Nie wiem. Coś mocnego. Jaka zagranica? A skąd jesteś? Dzięki za wpłatę. Pisz szybciutko. Wpłać dyszkę i napisz.
Także to jest MSI z grafiką na złączu MXM i tu jest chyba 1070. Lenovo czy Asus, którego laptopa polecasz, trzymając takie same parametry techniczne i cenę? Oczywiście, że Asusa, bez porównania. Ja wolę Asusa, bo łatwiej mi się... Ja patrzę pod kątem napraw, bo nie powiem Ci, jak jest z awaryjnością i tak dalej, no bo nie używam, nie? Ja naprawiam. Jako serwisant wolę Asusy. Zresztą widać to... Ktoś może pomyśleć trochę też w drugą stronę, że u mnie na kanale często są Asusy pokazywane. Dlaczego? Bo je się fajnie naprawia. Więc nic nie dzieje się bez przyczyny. Czekajcie, dolejmy trochę topnika. O. Będziemy tutaj po kolei, słuchajcie, wymieniali układy, bo musimy dojść do momentu, w którym elektrycznie ta płyta będzie wstawała i grała. Ok, cyna zebrana z kabeca. Tutaj mamy miejsce, w którym jest był, znaczy się. Siema, Kofi Doktor. Słuchajcie, mam ładną koszulkę. Wiecie skąd? Wiecie skąd, nie? A jak nie wiecie, to wam powiem. Od Kofiego. Kofi mnie przekupił. Przekupił mnie ten prywaciarz. No i za to, że polecam jego kanał, dostałem koszulkę. Więc myślę, że oferta jest uczciwa jak najbardziej. Jak jeszcze wpłaci na domy dziecka, to będzie jeszcze bardziej uczciwy. Z Masło byłem. Ale że w co? W filmie? Czy jak? Bo ja nic nie wiem. Ja za bardzo youtuberów nie oglądam. Co rusz mnie ktoś pyta, ty widziałeś to, widziałeś tamto, a ja no nie widziałem, bo kurde, nie ma kiedy. Więc, ale jak byłeś u niego na filmie, to fajnie. Jak wszedłem, to kojarzył, kabelki te sprawy napisał bzyku. A widzisz, kogryz od serwerów. Kojarzę tam takiego typka chyba chudego w okularach. To ty? Coś tak mi świta. Ej, to przyjeźdź do mnie, bo ja bym sobie serwer poprawił. Bo u nas wszystko jest idealnie zrobione, ale można było jeszcze idealniej. Dobra, teraz lecimy. Temperatura na 350. Za darmo to uczciwa cena. Nie. Nie ma czegoś takiego. To powiedzenie, za to powiedzenie powinni lać po prostu. To jest smutne, ale prawdziwe. Nienawidzę tego powiedzenia. Śmieję się z niego, ale naprawdę drażni mnie ten tekst. To powinno być trochę tak, że jak ty tak mówisz, za darmo to uczciwa cena, to przyjdź do mnie, pomaluj mi domu i to i tamto i zrób to za darmo. Wtedy już nie będziesz chyba tak do przodu, nie? To... Także drażni mnie ten tekst. No jasne, że wpłaci. Na pomoc dzieciakom, zawsze. Dwie dyszki. Dziękujemy. Koficzku z Pruszkowa. Także widzicie. No dobra, czyścimy laminat. Co dalej? Procesor. Dzik PK. Pozdrowienia z Gliwic. No i oczywiście tutaj nie ma procesora. Jest obawa później. Zobaczymy. Dojdziemy do tego. Dobra, na razie nie będę klepał. Kapitana Bomby nie oglądałeś, to nie wiesz. No wiesz co... Z Kapitana Bomby znam dosłownie jeden tekst na temat pewnych panów, którzy muszą strzelać szybko, no i tak dalej. Każdy wie chyba, o co chodzi, albo większość. Natomiast jako odcinki to nie... Na Szmieciu to oglądał. Więc z nim byś się dogadał. Pozdrawiam na dzieciaki PS. Jadziu, chodź oglądać. To jest fajne. Łukasz B. Borodo, nie? I Łukasz jest u nas na Discordzie. I tak to czytam, mówię, kurde, o co tu chodzi? Jaki Łukasz B. Borodo? A dopiero za chwilę rozkminiłem. No tak, nazwiska nie podał. Borodo. Dobra, rozkmina. Mateusz, witam Panie Szymonie. Mam małe pytanko. Mógłby Pan coś powiedzieć na temat zasilacza awaryjnego UPS? Jak to współpracuje z PS5? Z racji... No kurde, no kupuj dowolny i tyle. Przecież... Przytrzymać tą konsolę na 10 minut pewnie, czy na dłużej, to nie wiem, zależy jakiej mocy. Wielkiej filozofii tam nie ma. A i dla spoksiunia się znajdzie. Ojeju, dzięki.
Spojny. Coś dzisiaj mam problem z wysłowieniem się. Wyspałem się, ale chyba za dużo na słońcu stałem. Więc ciężko. Jakiego laptopa używasz? Ewentualnie jakiego kupiłbyś dziecku? Chodzi o producenta, a nie model. Wiesz co? MacBooka. Jak masz kasę, kup MacBooka. Kurde. Super dźwięk. Matryca. Trzyma na baterii 13 godzin. Tylko system Apple OS, coś tam. Spok, wiesz, że sobie poradzisz z MSI. Tylko nie wiem, jak z BIOSem ci wyjdzie, bo w moim sobie nie poradziłeś. To jest piękne. Jak to jest pięknie napisane. Kurde. No dzięki za te 15 zł. Jakie to jest budujące. To, że ja sobie z jakimś BIOSem nie poradziłem, to wynika też z tego tytułu, że program pana Andrzeja Universal BIOS Tool nie przemielił, bo nie jest nie na tyle zrobiony, że no nie zrobi. Ja natomiast nie bawię się w regenerację BIOSa, w HXD, lepienie bałwana i tak dalej. Wrzucam do programu Andrzeja, jak tam działa, to spoko. Jak nie działa, to wysyłam pliki do niego, on mi to spróbuje sam polepić i jak to się nie uda, to jest koniec. Ja już po prostu mam ręce związane i no i nie naleję z pustego. Kurde. Coffee. Last donate, bo zakupy z karty zabolało. I kolejny teraz. Co mi obchodzą twoje zakupy z karty? Trzeba napisać, że kupiłeś kartę graficzną za 2500 zł RTX 3070 Ti. Jeszcze model podaj, że Zotac. Zapomniałeś napisać. O. JJ Hop, RK. Nieustannie dzieciaki. Nieustannie dzięki za świetną robotę. Także. Dzięki. Dzięki za stówkę. Już mamy 1000 zł. Dobra, lecimy. Także widzicie, te wpłaty czasami są takie trochę pod śmiechu, nie? Ten tu się pochwalił, że kupił coś i nie napisał co, ale wiedział, że odpowiem. On wiedział. Już pewnie napisze na czacie. Co tak mało łapek w górę? Jak chcecie, to dajcie łapkę w górę. Jak nie chcecie, to nie, no co zrobisz? Mamy teraz takie społeczeństwo wyluzowane, że strach czasami powiedzieć, że daj łapkę, ale zresztą i tak zaraz będzie, że źle. Ta robota jest zła, szyny były złe, tory były złe, a podwozie było krzywe. Także o, powoli myjemy, co ja gadam. Mówię, tutaj jest nieciekawie. Mocno nieciekawie. Powiem wam, że tak jak pomyślę, nie wiem kiedy ostatni raz na jednej płycie będę zmieniałem PCH, procesor i resztę. MacBook, no spoko, ale jak potem wygląda taka naprawa? Wiesz co, MacBooki, dopóki ich nie zalejesz, to praktycznie są bezawaryjne. Co prawda, tam coraz częściej jest problem z pamięcią wewnętrzną. Ale wtedy da się na to też poradzić. Są rozwiązania. Breaking news. Spox przerywa live'owe bezdzidzie. Łapki w górę i dyszki dla dzieciaków polały się strumieniem. Kurde, za dużo napisałeś. Sorry. Nie doczytałem. Paweł Strówka. Siema wszystkim. Sprzedam MSI RTX 3060 za 800 zł. Więcej info w nowym filmie. Co tu się dzieje dzisiaj? No, chcecie kupić u Pawła RTX-a? No to obejrzyjcie nowy film u niego i on pewnie tam w materiale o tym wspomina. Karta graficzna pewnie po naprawie, bez gwarancji. A jak z gwarancją, to dobrze, to szacun. Paweł, ile dajesz gwarancji na naprawy? Bo my 12 miesięcy. Mam nadzieję, że ty też dajesz 12. Robert? Hubert! Co ja się czytam? Miska. Cegiełka na dzieciaki. Pozdrawiam. Ja się jestem zaczarowany jakiś. Także widzicie, jak to jest. Cześć, Spok. Chcę kupić nowy mikroskop z firmy Wewor 3,5 90-krotny trójkolor.
Co ja mogę o tym sądzić? Panie, przecież ja tego nie używałem. Ja mam zasadę, że nie będę się wypowiadał na tematy sprzętów, których nigdy nie używałem. Niebawem będziemy mieli ten nowy mikroskop od Leica. Jeszcze zapominam nazwę. No i zobaczymy, czy to takie fajne. Oby było warto. Natomiast z takich tych tanich mikroskopów, no minionek to jest sztos, to jest dobry sprzęt. Za te pieniądze uważam, że to jest naprawdę świetny materiał. Jeszcze raz na dzieciaczki. Łukasz Borodo. Jak ma na nazwisko Łukasz? Ile jest możliwych? Ile jest możliwości? Za dużo topnika nawdychane, za mało mgiełki. No dzisiaj coś tutaj, nie wiem. Słabo, ale ja wiem, bo ja się kawy nie piłem. Paweł napisał, 6 miesięcy. O panie, 6 miesięcy gwarancji, co to za serwis, to jakaś lichwa. Pewnie tak zrobione, żeby podziało 6 miesięcy i 2 dni. I pocałuj wtedy, no. Także, nie no, każdy daje gwarancji, do uważa, nie? Jakby nie patrzeć, czy 3 miesiące, czy 6, to i tak już jest dobrze, bo tyle sprzętów, co do nas trafia. Właśnie, gdzie dostał klient gwarancję, a potem jednak nie ma gwarancji. Spox 2, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Ale ty nie jesteś dżentelmenem. To ciebie ta sprawa nie dotyczy, więc proszę sobie tutaj nie przypisywać rank, bo to bardzo nieładne w tym momencie. Co za gościu, ty. O co to chodzi? Brzęczy Szczykiewicz. Tak, nie piłem kawy. Nie piłem kawy dzisiaj. Przydałoby się, no ale już zapomniałem. Mówię, komputer coś tam przygrał. Wiadomo w co. No i musiałem szybko kombinować. Kurde, jakie to jest brudne wszystko. Wszędzie stopnik. Ta płyta jest tak uwalona. Więc, dobra, szmatka świeża i lecimy po kolei. Trzeba będzie ją umyć 3 razy. Na razie KT6. Bo poważnie mówię, nie ma lekko. Tak, kawa by się przydała, ale z rana o tej porze to tylko te kofi doktoreny piją. Bo to kurde, wiecie jak jest, uzależniony. Więc trzeba mu to wybaczyć. Ok, myjemy laminat. Był już dżentelmen z Moskwy, teraz będzie dżentelmen z Pruszkowa. Tak, ten co dzwonił. Michał Kukla. A czy PS3 Super Slim była kiedyś na kanale? Bardzo dobre pytanie dałeś. Czy Super Slim... Wiesz co, na pewno na live'ie pokazywałem jakiegoś Super Slima i mówiłem, że ta konsola, jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to trochę nie ta liga, co trzeba. Natomiast taki standardowy materiał, nie, myślę, że nie był. Michał SQ6 RQT. Ja zawsze myślę, że to jest Audi jakieś oznaczenie, a to chodzi o tych radiowców, nie? Więc człowiek się uczy całe życie. Dobra, myjemy. Myju. Jak ankieta? Wierzycie we mnie czy nie? 63 na tak. Kurde, dzisiaj nie ma fajnie. No ale co się dziwić. Ja sam nie wierzę, że to wstanie. Ale japa mi się ucieszy, jeśli tak się stanie. Także powoli. I będziemy stopniowo przechodzili przez te wszystkie kroki. Kostka z biosem trochę zeskosowana, ale niech sobie będzie. Masa roboty. Jeśli są tu serwisanci, to mi powiedzcie, uczciwie, robilibyście taką płytę? Czyli
wymiana CPU, PCH, KBC-a, BIOS-a i pozostałych elementów, bo na tej płycie to mało co w ogóle zostało sprawnego. Laminat, gdzie nie mam pewności, że jakaś przelotka nie powiedziała papa, bo za duży prąd przepłynął na zwarciu. Webwariat, nie. Buu. Za dwa koła by robili. Mało opłacalne. O, tylko dla sportu. To ja często tak mówię, nie? No bo de facto tak jest, nie? Tego nikt pod kątem ekonomicznym za bardzo nie chce robić. Bo jak sobie ktoś policzy, ile kosztuje procesor, mostek, KBC, wszystko, to koszt części i tak jest grubo ponad 1000. Więc zobaczymy. Smoki MSI, a ten Coffee Doctor to się nadaje? Bo mi by się terapia od uzależnienia przydała. Lubię kawę, nic na to nie poradzę. Musisz go zapytać, bo to jest też takie... On jest fajny chłopak, tylko kurde ma jedną wadę, no ale... Każdy ma jakieś wady, no bądźmy ludźmi, więc przymykajmy oczy. Wiadomo co chodzi, nie? Więc dobra, teraz tak. Pyk, nie to ujęcie, sorry. Podgrzejmy jeszcze laminat. Grzejemy. SPI mamy zeskosowane, więc poprawmy. Weźmiemy sobie w rękę termopensetę. Bez nadmiernego nagrzewania. Kiedyś oglądało się TV, a słuchało płyt. O, OBS rozłączony. OBS rozerwał. Skromnie, ale ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Warto pomagać. Oczywiście, że tak. Dziękujemy. Kobiety wspierają, bardzo fajnie. Jest was oczywiście bardzo mała garstka, ale możecie pokazać, że jesteście. Bo Alicja nie jest jedyną tutaj kobietą aktywnie uczestniczącą w życiu YouTube'a, wielkiego elektronika. Więc dziękuję. Dobra, wyrównane. Co tam piszecie? Artur Kruk, jak to szło? Ukrył użytkownika? Artur Kruk na kanale. Coffee Doctor, nie strasz, bo się... No. Co mi jest? Wysyłają mnie z pracy z Afryką na urlop 10 dni do USA. Miami, Jamajka, rejs statkiem typu, a ja mam lęk przed... Tak, tak, wczoraj oglądałem... Nowy odcinek Ukryta Prawda z kabaretu Czwarta Fala, czy Odkryta Prawda. I tam Piotr chce jechać na wakacje z tą swoją dziunią. Liczmy, że na Teneryfę, a ten jego szef mówi, że jak on tam, to jest tak fajnie powiedziane. Nie poleca, bo on tam już, bo jego szef, nie, że Janusz. Słuchaj Piotr, nie polecam ci, bo już byłem 15 razy, nic specjalnego. Coś w tym desen. A Piotr biedny haruje i nie stać go na wczasy. Muchaj. Muchanie jest fajne. Dobra. Kostka z SPI wlutowana w dobrą stronę. Słuchajcie, w tej płycie na ten moment musimy spełnić kilka warunków. No, cały czas będziemy zwiększali te warunki. Ale żeby cokolwiek zadziałało elektrycznie, to tak na wstępie wiadomo, mamy gniazdo zasilania akurat w formie, tak jak w Dellu jest, wiecie? Ta wtyczka jest delowska. W MSI-ach rzadko się to spotyka, ale jest. Więc jak już przez gniazdo zasilania wejdzie nam linia 20V, trafi do chargera, on się dogada z resztą, to potrzebujemy, aby pierwsze te podstawowe napięcia się załączyły.
I tutaj mamy przetwornicę główną. W sumie nawet nie wiem gdzie. Dobra, tu jest Charger BQ24780. Bardzo popularny układ. Fajnie, że on nie został zaktualizowany do nowszej, nie wiem, wersji oczywiście po jakichś tam 2-3 latach, tylko na przestrzeni, ja wiem, 7 lat jest non-stop stosowany praktycznie ten sam charger. Są jeszcze Intersila oczywiście, ale to jest najbardziej popularny układ od ładowania. Gdzie jest przetwornica główna? To jest przetwornica od RAM-u zapewne, 50216. Moment, niech ja tu sprawdzę moim okiem. A dobra, tutaj. No tak, zapomniałem, że to było robione. Bartek, na dzieciaki. Owsiakowi nie dam kasy, bo nie jest wystarczająco spoks. Słuchaj, kto co uważa. Tu mamy przetwornicę główną. Ona wytwarza oczywiście 3V, 5V w LDO. Potem, jak już dostanie sygnał Enable, no to uruchomi fazę od 3V, od 5V. No ale żeby uruchomić te fazy, musi przyjść sygnał od KBC-a, czyli od tego układu, który jest w tym miejscu. On musi wystawić Enable, a wystawi, jeśli oczywiście będzie też odpowiednio zaprogramowany. Bo KBC tutaj jest NKB9028QC. I KBC mam przygotowane gdzieś. O. I zaraz zalutujemy sobie KBC-a. Musimy go wypozycjonować. No i powoli. Gdzie jest moja penseta najulubieńsza? Dobra, tu jest. Będziemy lutowali. Gdzie jest jedynka? Jedynka jest w tym miejscu, a jedynka na KBC-u to jest ta mniejsza kropka. Kpinci! Pozdro, prywaciarze. How dare you? Dobry. Dzięki, dzięki. Także... lecimy. Cyk. Może nam się uda dzisiaj zamknąć cel. Ja cały czas się zastanawiam, w którym momencie skończą się live'y, gdzie, bo co każdy live praktycznie zamykany jest cel. Kiedy to się skończy? Czyli wiadomo, lepiej by było, jak wcale się tak nie zadziało. Ale to i tak, rewelacyjne kwoty. Ciężko jest spotkać podobny temat, więc dziękuję jeszcze raz. OK, musimy wypozycjonować KBC-a. O, paluchem go trzymam. Nie lubię tego robić paluchem, no ale... szukamy ostrości. I teraz podtrzymując paluchem KBC-a, dajmy mu trochę topnika. O, tu, tu i jeszcze z tej strony. Na przykład to, co mnie denerwuje w tym mikroskopie, w tej optyce, to jest ultra płytka głębia ostrości. Niestety, o ile mamy ostrość właśnie na tych pinach, ona już ucieka na tych. To jest wysokość mniejsza niż 2 mm, a rozjeżdża się to, więc chciałbym lepiej. O. Ja jestem delikatnie spaczony pod tym kątem, ale tylko delikatnie. Po prostu lubię perfekcjonizm pod tym kątem i tyle. OK, trochę cyny złapało i lecimy. Dajmy jeszcze trochę cyny. Ostatni Pinokio zagięty. Co jest zagięte? Ja nic nie wiem. Ja nic nie widzę. Kłamiesz. Delikatnie tak, tyci, tyci. No tak, tak tylko dosłownie go musknę. Pyk. Dajmy jeszcze trochę tutaj. I ogólnie w płytach od MSI-ów źle się oblutowywuje KBC. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę nie jest to takie fajne jak w Asusach i innych. Nie wiem jakim cudem. Po prostu ten laminat jest jakoś inaczej skonstruowany. Coś na rzeczy jest, ale to jest moje zdanie. OK, cyk. W ogóle to na drugim kanale wleciał nowy materiał, tam z godziny 10 trwa pewnie. Więc jak chcecie, wybijajcie, oglądajcie. Tam była walka z Asusem z czerwoną płytą. Więc też się działo. Pin zagięty. Ja na razie nic nie widzę zagiętego, no ale spokojnie. Jak będzie coś zagięte, to będziemy prostowali później. I taką pracę można byłoby zrobić czym? Minifalo, przy czym obok mam slot na RAM. I używając tego zagiętego grota, powiem wam tak, wszystko nim obrutuję.
To jest najlepszy grot, jaki spotkałem z JBC. Ten, minifale i szpatułę. Sztos po prostu. Kurczę, Spoksu odpowiada też innym, tym biedniejszym. Czy tylko tym subskrybentom. Wiesz co? Zastanów się. Także ciężko jest odpowiadać mimo wszystko, kiedy siedzisz oczami w mikroskopie. A druga sprawa na tym czacie obecnie to głównie niebiescy piszą, więc to tak samo przez się, nie? Cyk. Lecimy. I nagle nastała cisza, spokój. Euforia. Przepraszam, jest git, światło tak odbija, że myślałem, że jest krzywo. Spoko. Hej wielki elektroniku, co sądzisz o laptopie Lenovo LOQ z Ryzenem 5, 7000, jej, panie. Uczciwie, ja takiego nawet na oczy nie widziałem jeszcze. Nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda siódma generacja Ryzenów. Jeszcze nie miałem ani jednego procesora siódmej generacji tutaj na miejscu. Słuchajcie, ja to wielokrotnie powtarzam. Obecna elektronika jest gorzej wykonana niż ta kiedyś, więc jak kupujesz sprzęt, to albo sobie dokup do niego rozszerzoną gwarancję. Teraz większość tych sklepów, media marketów i tych innych po kolei, oni wręcz wciskają to, te pakiety, ale jakby nie patrzeć, to działa. Chyba, a druga opcja, ubezpiecz sobie po prostu mieszkanie, dom. Podasz model minifali i tego zagiętego? Tak, zaraz ci podam. Więc sensowne ubezpieczenie domu rocznie kosztuje, liczmy, 1200 zł. I do tego ubezpieczenia możesz sobie podpiąć wszystkie urządzenia, typu telefon jakiś, laptop, telewizor, mikrofalówka. Masz ubezpieczenie wtedy, masz tą ochronę na zalania, przepięcia. No, te pakiety są naprawdę spoko. Jak się zapłaci więcej za ubezpieczenie, właśnie taką kwotę, o której wspominam, to faktycznie działa. Wiem, bo z tego korzystałem. A wolę spać spokojnie. Wspominałem kiedyś, że z 2 lata temu, czy tam kiedy zostawiłem telefon na dachu auta i sobie pojechałem. Z 2 kilometry nawet się trzymał, a potem odpadł i kilka aut po nim przejechało. No i zgłosiłem na ubezpieczalnię. 3 dni przyszła kasa na nowy telefon. A z tego telefonu nie było co. Znaczy, w sumie to przeżył. Wszystko działało oprócz ekranu, kamer i czegoś tam jeszcze. Że to był nowy iPhone 12, no to w tamtych czasie w ogóle nie dało się kamery zmienić na inną, bo był błąd autoryzacji, coś tam, coś tam. Tam się połówki jeszcze rozerwały, bo później nie było Wi-Fi. I koszt naprawy całego telefonu finalnie wyszedłby z 2,5 tysiąca, jak nowy kosztował, nie wiem, 3800. Kitus 7.8. Dokończ proszę historię zatartego silnika w drodze na wakacje. Jak to się skończyło? Pozdrawiam z UK na dzieciaczki. Ej, ja to chyba opowiadałem na Discordzie. No, nie wiem, czy mogę mówić tutaj, słuchaj. Może niech to zostanie na Discordzie. Słuchajcie, to jest taki trochę clickbait. Chcecie? Zapraszam na Discorda. Wejście kosztuje 19 zł. Teraz możecie mnie pluć za to. I niestety, ale od 26 listopada będzie uruchomiony bot, który sprawdza stopień weryfikacji. Więc żeby być, trzeba płacić. A co ma się w zamian za płacenie? Jeżeli już ktoś wpłaci, łącznie nam jakieś określone pieniądze, będą i koszulki, i tak dalej, gadżety firmowe, więc coś za coś, a robimy to po to, żeby wiedzieć, z kim rozmawiamy na tym Discordzie. Więc jak chcesz, to zapraszam. Link w opisie. Witamy w Diamond, automatyka, patrz, gadam o Discordzie, nagle pstryk ten wyskoczył jako Diamond. Szaleństwo, dzięki. Mi się też wydaje, że im więcej osób jest na wspierających na YouTubie, to YouTube boostuje te kanały. Tak mi się coś wydaje, że to do tego też służy, nie? No bo YouTube to jest, umówmy się, to nie jest organizacja pro bono, robi za darmo, tylko liczą hajs. Tam się liczy hajs, wyświetlenia. To musi się im zapinać, a zapina im się to rewelacyjnie. Nie wiem, ile YouTube zarabia rocznie milionów złotych. Dobry żart, oczywiście. Ale
czemuś to służy. Jak miałem spotkanie z menadżerem, to tam powiedziała wprost co, jak, po co, dlaczego. No i taki mamy system. Nie każdy w nim musi być, nie? Nie każdy musi nagrywać, nie każdy musi oglądać, nie każdy musi używać. A tanio to już było. Miliardów. Wiem. A może i więcej. Specjalnie to powiedziałem. Czekałem, aż pierwszy bystry wyskoczy i napisze, nie? Kofi odpalił RTX-a. Kofi kupił RTX-a 3070 i ma w Valim 6000. Fajna cyfra. 6699 punktów. Albo jakoś tak. Kofi wam zaraz napisze. Na Discordzie dzisiaj wstawiał, więc ma bardzo mocną kartę graficzną. Można na tym grać w Mario, w lewą stronę, ale gdzie ta lebieda będzie grała, jak on pada, nie ma nawet do kompa. A w Mario na klawiaturze przerąbana, ciężko się gra. Cześć Kenshin Himura. Jakaś mogła być strefa non-premium? Nie, nie może być strefa non-premium na Discordzie, bo jak będzie strefa non-premium, to wyobraź sobie, że będzie wstęp wolny i wejdzie tam 3000 osób, a weszłoby więcej. Jestem pewny. I kto będzie moderował 3000 osób, które mają no limit na pisanie i tak dalej? Kto to ogarnie? Ale słuchaj, jak chcesz, ja zrobię strefę taką, jak ty powiedziałaś, ale będziesz wtedy moderatorem i każdą głupią wiadomość będziesz moderował i sprawdzał. Jak chcesz dołączyć, wchodź. I ja ci podam rękę. Tylko bądź konsekwentny w tym, co piszesz. Bo łatwo jest oczekiwać od czegoś, kogoś od czegoś, czegoś od kogoś. Ale to wiesz, to o to chodzi, nie? Kto nad tym zapanuje? Więc musi być tak, jak jest teraz. Bo to jest optymalne rozwiązanie. My tam dosłownie rozmawiamy jak koledzy, którzy siedzą obok siebie na ławce i piją piwko, dajmy na to, nie? Tam ja tych ludzi prawie nikogo nie widziałem na oczy, ale jak on tu przyjedzie, to kurde, to będzie miło. A że ból będzie, bo to, bo tamto, w końcu niebieski, tak. Zawsze będą głosy na nie. Ja bym, choćbym tu był, słuchajcie, papieżem, to i co by to zmieniło? I tak by komuś nie odpowiadało. Ból dupy zawsze jest. Tylko maści brakuje na świecie. No nie naprodukują tyle. Co zrobisz? Ale dobrze jest po prostu mieć możliwości. Nikt nikogo za łeb nie łapie i mu nie każe robić czegoś na siłę. Więc taki mamy klimat, nie? Spok z papieżach. Dokładnie. No dobra. Kabec zalutowany. Chociaż tam trochę... Chcę się wyzbyć tego topnika. Stanek. O, kulki na dzieciaki. Dziękuję. Tylko Spox na pewno zapomni o nas. Mniej będzie punkt... Co? Będzie mniej filmów. A, tam już bez przesady. Już, zapominam. Nie, tu trzeba pamiętać co, gdzie, jak, po co, dlaczego. To tak samo jakby ktoś teraz zaczął pieprzyć farmazony, że nie wiem, zapomniałem o patronach. To, że przeciągnąłem w czasie i tam wysyłka koszulek, czegoś tam nie odbiła się na czas. Nie, no bo sam przeciągnąłem, potem czekałem na koszulki i dopiero Jaskon nam pomógł w trybie turbo. No i teraz to zostało wszystko ogarnięte. W ogóle, jeżeli ktoś jest patronem, nawet nieaktywny, bo to jest istotne i tam łącznie wpłacił, nie wiem, czy tam było wtedy mówione na kwotę 150 zł, dajmy na to, no to każdemu się taka koszulka ode mnie należy, bo ja chcę też od siebie coś komuś dać. Wy mi pomogliście wtedy, rok temu, czy tam dwa lata temu. Ja teraz też od siebie daję i tyle. Więc to nie jest tak, że tylko czekam na to, że daj kasę czy coś, a jak nie, to wypię. No nie, nie. Jakby to ktoś sobie siadł obok, posłuchał tego, o jakich tu kwotach się rozmawia i jakby to nie wiadomo, życie miałby sobie człowiek za to układać, no to by wyśmiał go, nie? No, ale niektórzy tak uważają. Dobra, wymasowałem ją elegancko. Lepiej jest.
gangster. Ja chyba z 200 dałem, ale się nie upominam. No to właśnie o to mi chodzi. Jeżeli ktoś wpłacił na przykład na Patronite, czy gdzie, no na Patronite w zasadzie, nie? 200 zł czy ile? No to piszesz maila do mnie na Patronite. Siema, spok, wsparłem cię zgodnie z umową, bo obiecałeś, że się oddzięczysz. Podaję maila. Ja wpisuję maila, widzę kwoty, bo to nie jest tak, że jest zahachmęcone, bo wymyślisz sobie z dupy maila. Ja to sprawdzę. I potem napiszę ci, co masz zrobić i czekasz kilka dni i masz koszulkę. Szklanki musimy teraz domówić, bo się skończyły. Zwrot na słupa, hehe. Wania, dawaj. Ej, nie wiem o co chodzi, no ale dzięki. Kitus 7.8, witamy w Silver. Dzięki. Czym czyścić matowy ekran lapka? Wiesz co, my mamy... Mieliśmy ostatnią paczkę od firmy Tenzi. Przysłali nam te różne preparaty do czyszczenia, mycia i tak dalej. Super działa ten Tenzi antystatik, taki szary. Kurde, telewizor sobie w domu umyłem tym w końcu, matrycę. I nie mam tych pieprzonych smug, a przez tyle lat był z tym problem, więc Tenzi antystatik jest gitara. Na dzieciaki mała cegiełka, bo kredyt mam. Dziękuję, dziękuję, doceniam. Dlatego mówię, nie chodzi o to, żeby tu sypać jakieś nie wiadomo jakie wpłaty. Wystarczy, że x osób wpłaci na przykład 10 zł na cel charytatywny i robią się kwoty. Dla dzieci, pozdrawiam. Kofi mrugnij 5 razy. Dokładnie. Witamy w dostęp do Discord. A właśnie, bo jest taka ranga, nazywa się dostęp do Discord. Jeżeli ktoś dołączy do dostęp do Discord, tam będzie zapewne post w dziale społeczność. Jak nie będzie aktualny link, napisz wiadomość i napiszemy ci. Co ty? SBM Music. Nie, nie denerwujesz mnie. Ja to po prostu muszę tłumaczyć. To... Każdy ma inny punkt widzenia na coś. I ja wolę te rzeczy dopowiedzieć. I tyle. Wszystko w temacie. Więc... Tak. Killeruno, Spoksu, Mario każdy pamięta, a ja miałem podróbę Maria na Commodore 64. Gianna Sisters, grałem. Pierwsza runda 1-1 jak Mario. Pozdro na dzieciaczki, Tokarz z Tucholi. Wiesz co? Ja też miałem Commodore C64. Też grałem w Gianna Sisters i graficznie to był sztos. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, bo tam te dwie dziewczynki chyba były, nie? Siostry. Ale to było o wiele lepsze niż Mario. Bez kitu. Gianna Sisters. Jak oceniasz szansę na naprawę? Zobaczymy niebawem. Co tam piszecie? Wielki człowieku, maszyna mapa za 2500 pelenów działa? Nie wiem, czy działa. Pozdrawiam serdecznie. Dobry człowieku. Szybkie pytanie. Kto z was... nie doczytałem. Napiszcie, co on... Weźcie mi tutaj na czacie. Wpiszcie. Co napisał? Bo ja nie wiem. Jeden z was. Okej, okay, słuchajcie, teraz zasilanko. Musimy odpalić korada i lepimy bałwana. Siema. Problem z PC Predator Orion 3000 na procku 8793 stopnie. Roczny komp z procesorem. Chodzenie jak na... No właśnie, w wielu przypadkach, tak, tam jest albo pasta, albo jakiś glut. Trzeba było zrobić delete procesora i przywalić mu ciekły metal i byłoby o wiele lepiej. Tylko trzeba mieć maszynkę do delidu. No i tu już nie jest tak miło, a druga sprawa gwarancja, więc wiesz, na dwoje babka wróżyła, czy to zostawić, czy nie. Natomiast 93 to jest piekarnik. Do BGA mi chodziła. Sorry, nie wiem o co chodzi. Oko. To powiedz chociaż, czy to był diesel, czy benzynka, bo mnie zżera ciekawość. A, kitus. Kurde, jak to co? Jedyny prawilny, najlepszy na świecie silnik. 2.0. Kopciuch. Gnojówka. 2.0 CDTI. Teraz nie pamiętam kodu bloku silnika. BH coś tam? Nie pamiętam. Zatarł się. Ale ja wtedy tłumaczyłem, że przed wyjazdem
Wymieniłem wszystko. Olej, uszczelkę smoka. Sprawdzone wszystko i wyszło co? Wyszło G. Więc wyszło słabo. I teraz tak, ujęcie na termowizję. Dobra, na termowizję odpalimy. Bo tam mam wszystko przygotowane. Jakkolwiek, cyk. Chodź, baby. Uuu, jakie kolorki ładne. Rainbow. Diana Sisters Stoss. Ja lubiłem jeszcze Donald Duck i pociągi. Jakie pociągi? Cegiełka na dzieci. Dzięki, Kamilu. Ej, zastanawiam się, jakie pociągi? W pociągi na... na tym? Na... Komodore? Ej, brakuje mi ekranu jednego. Kurwa. Zasłania mi to. Na dzieciaki. Dzięki. Co sądzisz o szkole w Katowicach? Profil technik elektronik. Ja? Nie wiem, nie uczęszczałem do tej szkoły, więc ciężko się wypowiadać na takie tematy, wiesz? Ale fakt jest jeden. To nie jest za bardzo istotne, gdzie ty pójdziesz do szkoły. To od ciebie zależy, jak się będziesz prowadził. Choćby poszedł do najlepszej szkoły świata, to nie znaczy, że będzie pięknie, fajnie. Bo może być różnie. Ale choćbyś co jak robił, tak później po 10 latach sobie powiesz, że wszystko można pozrobić lepiej. I tyle. Nikt życia za ciebie nie przeżyje. Ale trzeba walczyć o lepsze jutro i tyle. Powoli, powoli. No dobra, mamy 2 mA. Gdzie jest miernik? I mamy 20-30. Miernik w rękę. Zaraz, dobra, to ujęcie zadamy teraz od góry, bo termicznie nikt tam się nie nagrzewa, a prąd był pobierany na poziomie 2 mA. Ok. Czekajcie, bo mi tutaj tylko... O! Kto mnie wypchał z top 10? Tak być nie będzie. Tak być nie będzie. Ej, przypomnijcie później, żebym sobie sprawdził, jak wygląda sprawa top donatorów. A bo tutaj dzisiaj nawet top donatorzy już też mają po stówce. Ładnie. Dziękuję. Chmiero 0, Fraget Spox 2. Ja ci dam, draniu oszuście 1. Słuchajcie, my raz na jakiś czas gramy w Quake'a 3 Arena na prywatnym serwerze na Discordzie. Jak ktoś chętny jest na walkę ze mną, możemy się zmierzyć. Więc no i tak, na BIOSie nie ma żadnego zasilania. Bo BIOS wstanie po wciśnięciu włącznika. Cześć, dużo się od ciebie nauczyłem, więc oddzięczam się skromnie, ale coś. Powiedz, co masz za stację Aten do podgrzewacza BGA? ST862D. A właśnie, ktoś pytał o grot. Zagięty grot. I minifala. Czekaj. Mówię, dwa najlepsze groty. Już ci pokazuję. Jak ktoś ma JBC, ogólnie jak chce się lutować na rączce T245, to najlepszy grot zagięty, nim prawie wszystko można lutować. C245-034, to jest ten zagięty grot. Sobie print screena robić. Kiedyś to pokazywałem na live'ie. A ta minifala, rewelacja. Przy czym ona już ma 4 lata. Jej końcówka już jest trochę przypalona i ona nie ma tej mocy cieplnej. Natomiast jej oznaczenie C245-965. Ja jestem w szoku, żeby groty... One mają, wiecie, no 4 lata ma grot, używany dzień w dzień, bez wyjątku. I to jest wpyte dobre. I nikt mi za to nie płaci, że to mówię, bo nie chcę takiej sytuacji. I tyle. Co tam piszecie jeszcze? Spox, mój komp się wiesza przy starcie. i5-2500K. Panie. A, dobra, ten pomysł z laminatem nie głupie. Z Poksu dopytam się jeszcze raz. Pomożesz z płytą do PS4, cuch, sat, 01, kilka pomiarów, nie jestem pewien. Jak tam jest problem, nie wiem, z procesorem, to nie ma sensu. To ci od razu mówię. Tam często procesory padały. Blody mają, więc... Tak, czerwony kolor to jest Asusowy. Okej, okay, wracamy jeszcze tak na szybko, pokrótce. Na dzieciaki. Niech ta dzida da obraz. Pozdro. Mr. Buch. No, ekipa z Discorda widzę, że się odpaliła, więc też chłopaki wbijają, wpłacają. I sprawdźmy sobie w ogóle jak cewki.
widzicie, na cewce od 3-5 V jest 0, natomiast regulator liniowy 3,3 V jest obecny, z drugiej strony mamy 5 V, jest obecne zasilanie i VIN oczywiście 20 V, no musi być, bo to logika, nie? No i teraz jakbyśmy podłączyli włącznik, to na włączniku powinna zapalić się dioda chociaż na sekundę, powinna mrugnąć, a cewki od 3-5 V powinny wstać. Jeśli KBC jest poprawnie zaprogramowane i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że cała procedura się szybciej zakończy, ale sprawdźmy. Patrzymy i wciskamy. Włącznik co prawda nie zatrybił, nie zapalił się, ale zobaczcie. Na cewce już faza ruszyła, 3,3 V mamy. 5 V nie mamy, ale jeszcze raz wciskam, power, no i mamy 5 V. Czyli na cewkach pojawia się zasilanie. No dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy do rebalingów. Rebalingi będziemy robili turami. To nie będzie miłe, no ale cóż, mostek. Użyjemy sita od pana Chińczyka, a dziś loża DC pusta. Pozdro, bracie. A kurczę, widzisz? Czasami tak bywa. Stolik przygotowany i jeszcze PCH. W tym laptopie jest mostek SR30W. No, ostrzy dziadu. Poczekajmy sobie chwilę cierpliwie. Miałem Astra 1 w dieslu. Paliła 5 litrów niezniszczalne auto. Kupiłem Merca W211 i po 3 latach naprawdę miałbym drugiego takiego. To jest smutne, że motoryzacja nie jest na tym poziomie co kiedyś i jej utrzymanie tych aut jest coraz z roku na rok droższe. SR30W, widać taki napis po lewej stronie, w lewym dolnym rogu. Więc ten mostek sobie musimy zakulkować. Użyjemy sitka. Idziemy teraz na minioneczka. Chodź minion. Jakby procek był walnięty, to rezystancja na cewce byłaby niska. Ja nigdy nie mierzę cewek od procesorów APU, bo ona zawsze jest niska. Na sprawnej płycie też byś miał niskie rezystancje. To tak jak mierzyć rezystancję karty graficznej. Witamy. Dostęp do Discord. Kogry. O proszę. Kogry. Tak się czyta tą nazwę? Kogry? Czy to jest K0GR? Ja mam Skodę 1.9 wtedy i mam już ponad 340 tysięcy. No widzisz, są różne auta, wiadomo, to też chodzi o to, kto jak jeździ, jak dba o silnik, czy nie przegrzewasz go, czekasz aż złapie temperaturę. Ja jak miałem Opla, ja miałem Hopla na punkcie kultury pracy tego auta. Wstawiłem sobie specjalnie diodę, która mówiła, że się DPF wypala. To nie dla prywaciarza, nie. Dla dzieci, pozdro, dzięki Seba. Miałem dioda, która zapalała się w momencie wypalania DPF-a. A kiedy tak było, o tym wiadomo? Kiedy silnik musiał być sztucznie obciążony, więc włączał podgrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie lusterek. I tam właśnie wiązkę trzeba było się wlutować diodą z rezystorem. Jak zapalała się dioda, to wiedziałeś, że wypala DPF. No i wtedy dzida poza miasto, jazda 10, 15, czasami 20 km potrafił się wypalać. Piąty bieg, obroty 2200 i choćby skały srały, zawsze o to dbałem. A jadąc autostradą nad morze o 6 rano silnik się i tak zatarł. Więc shit happens i tyle. Tak miało być. Głaskałem i zagłaskałem. Może jakbym nie dawał do mechaników na wymianę uszczelki smoka, olejów, on by jeździł. No a tak. A tak to chociaż spotkałem bardzo fajnego mechanika, zaufany człowiek, nie bałbym mu się oddać żadnego auta. Więc wiecie. Ja mam Skodę 1.8 Turbo 4x4, przebieg 360, nie narzekam na silnik, lecz ruda robi swoje. No, wszystko ma swoje minusy i plusy, więc wiadomo. Ludzie, ja w 3.0 TFSI z 2015 mam 460K i chodzi jak nowy. Co wy gadacie, że one nie wytrzymują? Wytrzymują, ale trzeba dbać, a że utrzymanie droższe? No cóż, takie życie.
No wiesz, ja mam z 2,20, nieważne, jakiś tam samochód mam. No i on ma 50 tysięcy przebiegu, ale olej wymieniam co 7 tysięcy. Kosztuje mnie to sporo, trochę mnie to boli, no ale, ale jadę i nie zastanawiam się, nie? Nie bawię się w jakieś gówniane long life'y pod tytułem 30 tysięcy zmiana oleju, aż tak to mnie nie powaliło. Tylko mówię, dbam o to, hucham, trę ręce, człowieku, do przodu. Wypalanie DPF to niski bieg i wysokie obroty. Bzdura! Jaki niski bieg i wysokie obroty? Ty chyba coś mylisz. W Oplu wszystko ma być robione na piątym biegu i 2200 do 3000 max. Bo te rzeczy oczywiście monitorowałem przez OBD i potem jest stopień wypalania, informacja, więc testy robiłem. I to, co internety mówiły, potwierdziło się, więc... Ale to może w innych autach faktycznie niski bieg i dzida, ale trochę to po mojemu dziwne. Bo DPF ma się jak najdłużej wypalać, a nie jak najkrócej. Jak będziesz robił mu właśnie takie pałowanie, to on się szybko wypali, czyli źle. Bo to jest wypalanie niekompletne, ale do tego trzeba mieć OBD i czy tam przez kana się połączyć, czy tam czym. Ja przeczytałem 2019 koni, że napisał Piotr Raszczyński, a to jest kombi 2019. No słuchajcie, samochody do różnych celów są, nie? Jeden do wożenia pralek, drugi do przewożenia firmy. Ja swoim przewiozłem całą prawie firmę. Wszystkie te meble, co się dało. Porysowało się to trochę. No ale ciul tam, no. To tylko samochód, nie? Wół roboczy, o, to tak trzeba nazywać. Spok, z tym olejem to racja, wymiana max 10. No ja co 7 zmieniam. Nawet się nie zastanawiam. Bo, ale to też chodzi o to, kto jak jeździ. Bo jak jeździsz, umówmy się, spokojniej, no to te 10 tysięcy to spoko, spoko, nie? A to znaczy, że leje oryginalny olej volkswagenowski, ten zwykły, z normą, bo przy takich interwałach to po co mi jakieś tam motule i te inne wynalazki, to nie jest samochód na tory. Co myślisz o laptopach HP? To samo co o innych, działają. Dobry jest dopóki się nie zepsuje. Statystycznie mało ich dostajemy do napraw, czego nie można przyrównać do ich bezawaryjnej pracy. Po prostu jest mniej popularna marka, nie? Więc... Ten temat jest taki trochę dziwny, ale lubię HP-ki, podobają mi się. Fajny mają design, te zielone wstawki do klawiatury, w porządku jest. Dobra, pady mamy oczyszczone, sito nałożone, tam jeszcze trzeba domyć ten układ, bo widzę, że jednak coś tutaj jeszcze, o. Czasami jest tak, że jak czyścimy układ, to ten topnik nie zszedł idealnie. Jeszcze mam Astrę dwójkę z 2002 w gazie i jeździ. O, widzisz. Da się? Da się. No ale to jest to powiedzenie, jak dbasz, tak masz. Czy to jest konsola, laptop, komputer? Jak bardziej dokładasz do tego rękę, umówmy się statystycznie, dłużej ci to podziała. Czasami oczywiście nawet statystyka pokaże palca i się dbało, a i tak się zesrało, ale statystycznie jest lepiej. Jakby zrobił badanie na 1000 osób, które dbały, a nie dbały, wyjdzie wprost co i jak. Dobra, cyk. Teraz lecimy stopnikiem. To wszystko już jest domyte. No to będzie wygrzewanko, trochę topniczka, pędzelek. Smarujemy topnik.
konsola, laptop stara. Wszystkie trzeba smarować. No a jak? Konserwować do oporu. Ok, smarujemy. Pyk. Ta technika z tym sitem od pana Chińczyka, naprawdę miły temat. Bardzo miły. Jak jeszcze są kulki, kurde, kończą mi się kulki 0,45 do procesorów. Muszę zamówić u Adama z Kochambasie. A głupio nie mieć kulek. Jutro live. Mnie pytasz? Nie. Paweł. On piątki chyba robi. Zresztą chyba robił w czwartki. Ale to się zmienia, wiesz. Dlatego ja wolę live w środę. No ale wczoraj były problemy w ogóle z internetem. Coś było nie halo. Cały ten YouTube źle działał. Więc z tego tytułu nie włączyłem live'a. Bo wczoraj miało to być robione. Dobra, cyk. To już mam ustawione. Ładnie widać. No i no, na sicie napisane ładnie SR24. Kuleczki 03, słuchajcie. I zaraz będzie nakładanie. Trochę sito krzywo siedzi, ale dogrzejemy ten układ. Wyrównamy jak trzeba. Trochę go cyk. Nasypałem, nie? Delikatnie paluchem można to przejechać. No i teraz... Oj, 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 mylą mi się te sceny trochę jeszcze. Krzychu K, ten Opel to fajny chłopak. To elegancki chłopak jest. Pika ramen, Darek, daj mu spokój. To jest mój człowiek. Ja nie wiem, o co chodzi. Ej, bez kitu. O co wam chodzi? Ludzie. A czemu nie... Siała baba Mac. Bo nie musiała. Gamatic 7706. Konsola z 1978 roku. Podejmie się naprawy? Nie, niestety nie. Przepraszam się, ale tu już nie będzie wyjątków. Jedyne co jeszcze zrobię w tym roku, to będzie Xbox Classic, do którego będę lutował procesor. Chcę to zrobić, bo ciekawi mnie ten temat. Takich starych sprzętów, a już bardziej odległych, to nie, nie do mnie. Druga sprawa, naprawa takich konsol, to trzeba szukać pasjonata, który mógł w ogóle się z tym ścierać. Ja nie wiem, czy w Polsce są takie osoby, chociaż na pewno są. Jak poszukasz, to znajdziesz, nie? Ja wytłumaczę, dlaczego też nie mogę tego robić, przyjmować, pokazywać. Pierwsze auto Fiat 126P, 8,8 rocznik. Wszystko się psuło, ale silnik to była żyleta. A odpalałeś go na korbę? Czy nie? Z naprawami tych rzeczy jest tak, że... Peak Lights. Niech ta dzida da obraz. Pozdrawiam Spox. Dzięki. Trochę kulek wypadło, ale dołożymy. Z naprawami takich sprzętów jest taki problem, że jeżeli ja bym nagrał film, w którym pokazuję naprawę takiego sprzętu z lat 70., 80., to wy sobie nie zdajecie w tym momencie sprawy, ile ja dostanę setek, jak nie więcej, maili z zapytaniem, czy naprawię taki czy taki sprzęt. A większość tych sprzętów będzie oczywiście różna. I to jest za każdym razem pisanie dosłownie pracy magisterskiej na ten temat. Jak ktoś był na Discordzie, to widział, ile mi czasami schodzi czasu z naprawą takiej konsoli PS3, gdzie robię Frankensteina. Jak masz szczęście, to zrobisz to w 3 godziny. Ok, a jak masz pecha, to 11 godzin. Ostatnio tak miałem. 11 godzin robiłem jedną konsolę, którą można powiedzieć, znam no bardzo dobrze. Ona mówi mi cześć, jak mnie widzi. No i tu jest syf. Won stąd. Nie mogę tego ciągnąć. Dlatego... Dobra, to dołożymy potem chyba. Tak. Tą kulkę dokładamy później. Dlatego chodzi o czas.
czas i spokój wewnętrzny. To nie chodzi o to, żeby się zabijać nagle, pokazywać, że coś się umie, nie umie, tylko to się musi zapinać. Dlatego nauczony doświadczeniem, niewielkim w tej sprawie, ale jakimkolwiek, muszę to ważyć. To tak jak z krupsem napisał Coffee Doctor. Tak, Bartek nie przyjmuje krupsów do napraw. Ja nie wiem dlaczego, coś tam z nim jest nie halo, albo on jest taki serwisant. Może ja też taki jestem serwisant. No ale życie, no. Trzeba szanować drugiego człowieka i też rozumieć to, że on odmawia wykonania jakiejś usługi. Bo nikt nie jest niczyim sługą. To tak jak przychodzi do mnie klient, nie wiem, i sytuacja sprzed roku. Chciał naprawić pada i mu mówię, że nie robimy, bo nie mamy ludzi do roboty. Proszę iść 100 metrów dalej, tam jest sklep, tam zrobił panu pada. Mija 2 godziny, cyk, opinia w Google 1. Firma odmówiła naprawy pada. No krew cię zalewa. Czyli nie powiedziałem do gościa, ej, wywalaj stąd. Tylko ładnie, grzecznie wytłumaczyłem co i jak. No i kurde, wskazałem mu drogę, gdzie pójść, żeby naprawili. I wdzięczność ludzka jest wspaniała. No ale co zrobisz? Nie wygrasz. No, dlatego te sytuacje są czasami po prostu zabawne. No bo to nie ma co przeżywać, tylko z tego się trzeba śmiać. Więc wiecie jak jest. Okej, grzejemy. Patrzcie jak fajnie idzie. Cyk. Te sito dobrze dolega, nie podnosi się. No i tutaj o. To jest magic. To jest kurde piękna sprawa. Kulkowanie to mógłbym... Ja mógłbym to robić na etacie u kogoś. Jak bum cyk trąba. Daliby mi te kulki i bym leciał w kulki non-topper. Ej, bo ta kulka tu jest. To nie zauważyłem jej. Dobra, czekaj Dido. Niech to ostygnie. Ile jest łapek w górę? Tak mi strzelam, że 390. Czy nie będzie tyle? Na dzieciaki. Pozdro z Rzeszowa. Dzięki. Mamy 50% celu. Prawie. Brakuje nam... Ile? Dzisiaj ciężko liczyć. Chyba 8 dych. 7. Dobrej nocy. Lecę do pracy. Trzymaj się. Owocnej pracy. A powinieneś powiedzieć, jak ktoś... Tak, tak, tak było. Na Discordzie znany tekst. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tutaj tego nie będę przytaczał. Do klasika Project Stellar widziałeś. Ja u siebie mam też coś tam... Nie pamiętam, jak się nazywa to HDMI z tym chipem. Nie wiem, czy to jest Stellar, czy nie Stellar. Kurde, nie pamiętam tego. Dobra, zabieramy układ. Cyk. Zobaczymy, czy się odczepi. Nawet nie jest gorący. O. Poszło. Co robi Jezus na rondzie? Nawraca. No dobra, dzięki za wpłatę. Kurde. Powiem ci, że z 5 sekund myślałem, o co chodzi. Ej, bez kitu. No ale to trzeba być bystrym, nie? Żeby to złapać od razu. Mało kto się przyzna, że nie złapał od razu. Ale suchar. Tak. Tak, jednej kulki brakuje, więc zaraz ją dołożymy. Spokojnie. Cyk. Szukamy. O, i musimy trochę topnika dołożyć, bo jak nie ma poślizgu, jak jest sucho, to jest do dupy. No. Więc musimy zrobić poślizg i... Czekaj, bo mi się ręce trzęsą. O, teraz. Chodź tu. Jak Pinokio odkrył, że jest z drewna? Nie wiem, kurde. Jakieś życiowe rozkminy na tym kanale się zaczynają dziać. Nie wiem. Grzejemy kulkę. K
Come on, let's go. Dobra, i teraz możemy dogrzać cały układ, bo mimo wszystko te kulki, powiem wam, tam były trochę przesunięte. Teraz się mogą już wyrównać. Może nie będzie widać za dużych ruchów, że one się naprostują, natomiast one to zrobią. Ja w nie wierzę. Ok, czekamy aż cyna zastygnie. Także rebaling pierwszego procesora, w zasadzie to kulkowanie. No, rebaling. Bzyku ostrzega kogoś. Mariusza. A co Mariusz napisał? Kulki ci brakuje, ja bym się obraził. Spoko. Grzech oficjal został zawieszony przez kofi doktora. Dobre, na 300 sekund. Przepraszam, a co tu się dzieje? Wiesz co, ja nie wiem, ja tu siedzę, kulkuję, będzie wymiana PCH, bo jest spalone, potem będzie wymiana procesora, kolejnych podzespołów, no i lecimy. A co tam się dzieje u was na tym czacie, to panie, nie wiem, kofik szaleje, więc uważajcie, bo on groźny jest typ. Myjemy. Cześć, na dzieciaki, pozdro z Pakości. Co to znaczy Pakości? To jest miejscowość? Ej, bo to jest trochę dziwne. Cześć, Legion Dark Mirror. Zasłużył, grzech oficjalny. Spoko. Pamiętajcie, można się śmiać, ale ze smakiem, bo proszę nie robić przysłowiowego chlewu. Ludzie to potem czytają. To źle wygląda. Skoro robimy live'y, w których zbieramy pieniądze na domy dziecka, to czasami się można oczywiście pośmiać, co sam też robię. Natomiast prosiłbym o wstrzemięźliwość, można tak powiedzieć. Dobra, teraz tak. KT6. Bo widzicie, jaki układ jest brudny. Szkoda, że nie można w ogóle jakoś tak przyspieszyć montażu techniki BGA, że to nie jest na soket wpinane, jeb. No nie jest, kurde, no bo kurczę, koszt, nie? Wstawienie kulek, stworzenie takich wyprowadzeń, to jest, jakby nie patrzeć, skomplikowane, ale jeżeli ktoś policzy miliony, czy tam miliardy układów BGA, które występują w tym momencie wszędzie, to jest kosmiczna różnica w kasie. Jak nasz układ? Dobra. Ściągamy go. Zaraz go dotrę. I będziemy szukali. O. Jastrzębie Zdrój pozdrawia. Dzięki. Możecie napisać, skąd jesteście na czacie, jak macie ochotę. Ja się pośmieję ze smakiem na słodko-kwaśno. To idź wypalać DPF-a na niskim biegu i wysokie obroty. Malucha, korba, to się nie odpalało. Ewentualnie miotłą, jak linka od rozrusznika zerwana. Pozdrawiam wszystkich z Bielska-Białej, mojego rodzinnego miasta. Ej, no myśmy mieli takiego malucha pomarańczowego. On miał tą korbę taką z tyłu. Przybinało się to i odpalało się. Ja młody wtedy byłem. Tak pamiętam. Ale może mylę fakty? Tam były te dwa takie pipsztaki od ssania. A co, od czego był drugi? Czyli było ssanie i
Nie pamiętam. Dobra, układzik mamy ogarnięty. Kulki są, myślę, ładne. Patrzymy. Co prawda macie tam takie ślady, nie? Ten układ, jak ja robiłem jego jeden rebaling, ale ta płyta nie wstawała, to spolerowałem delikatnie solder maskę, żeby były lepsze pady. Drugi od zapłonu. O, widzisz. Te rzeczy trzeba pamiętać. Trzeba być mądrym. Więc takie buty. Ok. Teraz topnik. Słuchajcie. I tutaj niestety trzeba będzie wypozycjonować układ. MSI, pomimo że robi czarne laminaty, ładne. Słupsk pozdrawia. Moja konsola do naprawy też. Mam nadzieję, że przeczytasz e-maila ode mnie. Jest taka szansa. Słuchaj, niektóre maile ja ogarniam, niektóre Mieciu, więc to różnie bywa. Czasami coś pominę i ja, i Mieciu, więc słuchajcie, też taka serdeczna prośba. Jeżeli ktoś został pominięty w wiadomości mailowej, to możesz mi po prostu drugi raz wysłać tego maila. I tyle. Bo pamiętajcie, my jesteśmy tylko ludźmi, nas tu pracuje 2,5. Pozdrowienia dla dzieciaków. Więc mamy swoje limity. Ok, topnik jest. Teraz układ. Trzeba go będzie wypozycjonować i robi się kwas. I to spory. Z tego tytułu, że nie będzie to wcale takie proste. O. Jedynka. Siemanko. I kolejna mała cegiełka na dzieciaki. Pozdrawiam. Majsterkowicz.pl. Dziękuję. Pierwszy pin jest w prawym dolnym rogu. Ok. Tylko, że ten układ nie ma takich tych znaczników, które dokładnie określają środek pozycjonowania. I trzeba to zrobić w zasadzie na czuja. Czyli w tym wypadku musimy tak wykonać to wszystko, żeby ten układ był na środku, żeby te wszystkie cztery linie, ten kwadrat większy, który jest tutaj narysowany. O. I powiem wam, że to dobrze wygląda. Przy czym, poczekajcie, sprawdzę jedną rzecz, bo gdzieś tu mogę mieć zdjęcie tej płyty. Mogłem sobie przygotować, ale muszę się upewnić, czy na pewno z podglądem. Killeruno Fiat 126P i nalepka na klapie od silnika, nalepka nas nie dogonia. Dobre, dobre, dobre. Słuchajcie, mam tu płytę z podglądem. Mam zdjęcie, przepraszam. Zrobimy nakładanie dzisiaj obrazu, wiecie? Poczekajcie, tylko sobie sprawdzę, jak się nazywa plik. Mostek.jpg. Nałożę obraz na obraz i wypozycjonujemy sobie w ten sposób. Obraz, cyk. I już za chwilę to wczytamy. To jest ciekawy temat, tak szczerze powiedziawszy. Daje do myślenia. Pyk i to nazywa się Mostek JPG. Mostek JPG, pyk. O, i teraz nic nie widać, ale zrobimy technikę mieszania, tryb mieszania, na przykład odejmowanie. O, takie coś, nie? I patrzcie. Przy czym musimy zrobić zoom maksymalny. Ajajaj, bo to jest jeszcze bardziej. Czekajcie, blad zoom. Aha, dobra. Chwila, jeszcze jedna rzecz. Ctrl C. To ściągamy. I tutaj. O. I weź teraz to wszystko. Jak się zastanawiam, czy mi się uda teraz to osiągnąć. Moment, bo na tym mniejszy zoom, tak? O, panie. To nie jest proste. Bo jeżeli byśmy zrobili zdjęcie, nie przesuwali optyką, oddalali jej,
i robimy to zdjęcie przed, potem po, bez tuningowania, to byłoby spoko. Natomiast teraz odległość nam się zmieniła. Kocham moją żonę Natalię. Pozdrowienia z Sanoka. Dobrze jest kochać żonę Natalię. Pewnie, że tak. I teraz przybliżamy. Nie, to się nie uda. Uuu, panie. Chociaż trzeba zrobić tak, żeby te napisy zgrały się, wiecie? To jest szalenie trudne. Łapa się telepie. O. Trochę. Nie, nie uda się. Bo już wiem dlaczego. Ten aparat przestawił. Automatyka. A ja podziwiam Spoxa, bo takiego Macu to ja bym nie polutował. Dziękuję za wpłatę. O, to jest mniej więcej to miejsce. Wiecie, to jest nakładanie obrazu na obraz. Nie jest może perfekt, ale jest bardzo dobrze, jest bardzo blisko. I możemy teraz zmienić tryb mieszania, odejmowanie. I teraz nawet jak przesunę mostek, on kolor zmienia. Im ciemniejszy kolor się robi, to lepiej. Jak się przesunie układ, to on się robi biały. I teraz mamy taki motyw, że przy nakładaniu obrazu mamy te różne tryby mieszania, normalne, dodawanie, iloczyn na przykład. No i ten mostek faktycznie leży, a trochę krzywo. O, teraz widać. Widzicie to? Jak ręką zasłaniam, to czekajcie, bo już teraz nie wiem, który obraz widzę. To, co zasłaniam, to jest obraz z wlutowanym mostem, gdzie wcześniej w ogóle nie był ściągany. I cały ten mostek jest delikatnie w prawo, do prawej. Jak się dziwnie to wygląda. Kurde, no. Wiecie, chciałem wam pokazać coś takiego, ale przekombinowane, nie? Trochę tu nie wyszło. Lewa strona PCH tu nie zgrywa się. Tak, pode mną jest napis PCH. Obraz wygląda, jakby się komputer popsuł. No, myślałem, że będzie lepiej. Bo chodzi o te napisy. O, tutaj PCH, lewa strona. Jest to kółko. Bo trzeba było dążyć do tego, żeby te dwa kółka, to kółko i to kółko na siebie naszło. Tylko to jest szalenie trudne. O, i teraz już widzę. O. Łopanie. To się nie uda. Dobra. Rezygnujemy z tego. Więc sam pomysł na takie coś nie głupi. Tylko warunek jest taki, że zanim ściągniesz układ, robisz zdjęcie, nie dotykasz optyki, nie zmieniasz ogniskowych, odległości pracy. Ściągasz układ, kładziesz płytkę tutaj, nakładasz obraz na obraz i wszystko się zgrywa, bo dalej masz to samo dokładnie ujęcie. A jeżeli tym aparatem zmienisz odległość, przesuniesz go, robi się taki miszmasz jak teraz i jest ciężko, więc chciałem dobrze, wyszło źle. Tyle. Wiem. Co tam piszecie? Aż chcę to zobaczyć w tym momencie. Gdzie ten czat? Czaty. Piszecie. Piszecie. Będę lutował, spokojnie. Śpieszy ci się gdzieś? Powoli. Powoli, bo się spierniczy, no. O. I... muszę to wszystko ustawić. To nie jest taki hop-siup. O. Sporniki od spodu. Jeszcze środek płyty i z tej strony. Jeden z was wysłał mi sporniki, projekt. Dziękuję. Jak się uda, to wdrożę to, więc zobaczymy, jak wyjdzie.
Dobra. Termopara jest. Jest. Pyk. No dobra. Jeszcze ostrości nam trochę brakuje. Mniej więcej tak. Co tam piszecie? Mówisz sobie, drugi aparat na sztywno zrobi tutaj negatywów, albo w formie negatywu. Nie mam tu miejsca na takie rzeczy. To odpada. Powidać, Szymon, coś dawno streama nie było. Stało się coś? No, wszystkich świętych było. Chciałbyś mieć stream wszystkich świętych dzień przed czy dzień po? Trzeba odpocząć trochę, także... Tylko jednego live'a nie było, dobrze mówię? Ostatni live był prawdopodobnie 2 tygodnie temu. Ale może się mylę. Nowa fryzura. Byłem u fryzjera, tak. Do podgrzewacza masz profil grzania dobrany do topnika, czy po prostu do danej temperatury? Nigdy nie dobieram... Znaczy ja używam jeden topnik, więc u mnie sprawa jest oczywista. A można samym hotem? Nie można. Wygnie się płyta jak banan w tym miejscu, gdzie będziesz grzał samym hotem. Czy używasz jeszcze rękawic w serwisie? Anonimnie oglądasz materiałów, bo nawet na tym filmie, który wleciał dzisiaj o 18:00, pokazuje, że mam rękawice na dłoniach. How dare you? Spoks, przyzwyczaiłeś do dobrego i się teraz domagają. A czego się domagają? Ja sam nie wiem, czy live'ów nie było 2 tygodnie. Przytyło ci się 95 kilo. Nie waży 95 kilo, więc Piotrze, słaby miernik w oczach masz. Spok, z czego używasz do czyszczenia optyki minionka? Terpentyny. Terpentyną normalnie, bo tu jest nagar od topnika. Jak lutujesz układy, płytki, no to cały czas strzela to wszystko, więc całą optykę myję sobie od spodu drukiem, czy tam PCC-15. Jakby był live święta, to by żona dopiero mu zrobiła zaduszki. No, no właśnie o to chodzi. No, wiadomo, live live'ami, zbieranie na domy dziecka, to wszystko ma sens. No ale umówmy się, nie jestem robotem i równie dobrze mogę się, nie wiem, czy rozchorować, czy coś, mieć gorszy nawet dzień. Jesteśmy tylko ludźmi, nie? Nie jesteśmy maszynami. Wiadomo, Piotr tam pytał, więc... Tak, to ale wszystkich świętych było. No i na poprzednim live'ie mówiłem o tym, jak będzie sprawa wyglądała za tydzień. Ożywiłem loże, Dido. No dobrze. Intel kontra AMD. Powielam? No ja wiem. Pozdrowionka z Jabłonowa Pomorskiego. Dziękuję, Bartku. Wzajemnie. Nadrobię poprzednie materiały, bo ostatnio niestety u mnie nie było. Dzięki za kod do Maca. Zaoszczędzone 15 na dzieciaki. Dobra, mówię, o czym ty napisałeś? To jest w ogóle fajne, wiecie, na Discordzie jest zbieranina tylu różnych ludzi. Są projektanci laminatów. Oni wszystko tam robią. I taka sytuacja ostatnio, ja jechałem na Lubelskie, to w ogóle z kamerki puszczałem stream, trwał 5 godzin, czy tam 4, bo jechałem. I tam z ludźmi rozmawiałem, normalnie się nawija i widać, kto co robi. No i potem było tak, że kocur jechał gdzieś w Polsce do jakiejś tam firmy, które obsługują na serwis. No i mówi, że jedzie zjeść coś do McDonalda. To mu wysłałem kod ten specjalny, ten kod na jedzenie. No i zamiast zapłacić 30, zapłacił 15. I teraz 15 wpłacił, żeby się wyrównało. Dzięki. Okej. Okay. Płytka się nagrzewa. A my się zajmiemy procesorem. I to będzie oczywiście
Oczywiście SR32Q to jest i7 7700 HQ. I nie jest to najmocniejszy procesor. Oczywiście, że nie jest. Ale w tym wypadku klient powiedział, że on za wszelką cenę chce mieć naprawiony ten komputer, ten laptop. Więc walka będzie trwała. Siema, jaki laptop gamingowy plus minus 5000? Doradzisz coś? Nie, nie doradzę ci. Kupuj jaki chcesz. Kup, patrz na gwarancję. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, czy to będzie laptop Dell, Asus, czy tam inny, czy to będzie grafika, czy procesor taki, bo różnica w tym wszystkim to jest ile? 5% odchyłu. Jeżeli w jednym budżecie szukasz sprzętów, no to różnice są marginalne. Bardziej bym patrzył na jakość wykonania, na matrycę, na to, ile ci się wzrok będzie męczył. A najbardziej bym zwrócił uwagę na testy internetowe i to, jak mocno się laptop nagrzewa. To jest najważniejsze. Niska temperatura to jest długa praca. A jak będzie się grzał non stop, wiesz, 100 stopni, odpuść sobie taki zakup. A MSI są dobre? Ja lubię markę MSI, bo da się je naprawiać, da się je lutować. No i dlaczego nie? Także marka to kto co lubi. Ja na przykład najbardziej lubię Asusy, bo ja lubię wizualnie Asusy. One są naprawdę fajne, ale to jest moja ocena. Ja lubię, wiecie, Asusy, ty lubisz MSI, trzeci lubi HP i czwarty Lenovo. I każdy ma rację. Bo nie ma jednej, jedynej słusznej marki. Tak samo jakbyś zapytał o samochód, jaki jest najlepszy. Sraki na przykład. Sraczko-buraczkowy, nie? To jest taka mniej więcej odpowiedź na to pytanie. Nie tak przyszedł? Pan Mietek, nie kupuj Acera Nitro, bardzo słabe chłodzenie. Pan Mietek, to nie jest chyba nasz Mietek, jakiś przebieraniec. Zależy jaki Acer. To nie jest tak, że chłodzenie w Acerach są bardzo słabe. A czekajcie, bo przełączę na... O, grzejemy od góry. Zalutujmy mostek. Grzejemy. Jakie temperatury średnio podczas testów wali benchmark? 75. O, siadł. Czy równo? Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Troszeczkę nie podoba mi się, jak on to zrobił. No ale... Może siedzi równo ten procesor. Żaden przebieraniec, może nie wasz Mietek, ale swój. Miałem nitro 5 i temperatury powyżej 10 stopni na dobrej paście. To, panie Mietku, słowo dobra paść to słowo klucz. Dobry wieczór wszystkim, napisał Daniel Kowala. Samochód najlepszy? Sprawny. No a jak? Okej. Okay. Płyta delikatnie ostygła. Włączmy jeszcze studzenie. A teraz... No lecimy. Z reballingiem SR32Q. Przyszło mi nowe sito od pana Chińczyka, więc wczoraj paczuszka przyszła, 2 tygodnie czekałem, a Chińczyki się wycwanili. Sito kosztowało tam 7 dych, niecałe, trochę mniej, za sam ten zestaw bez dolnej części, a wysyłka drugie tyle, ponad. A zamówiłem 2 i za wysyłkę 2 razy musiałem zapłacić. Jeszcze raz dziękuję panu Spoksowi za promocję mojego kanału. Szczere podziękowanie, mein Freund. A proszę. Promocja. Nie trzeba promować. Kanał się sam broni i to jest najlepsze. Więc kanał tworzą ludzie.
oglądający i prowadzący. I to ma się bronić. I to jest motywujące, jak to pykło, nie? Na RTX 38 Lenovo mam 60-62, TDP 165 W. No to kurczę, oby się nie psuło. Kto wie, nie? Dobra, idziemy zbierać syna. O. Czekajcie, muszę sobie... Muszę się napić, ja już 2 godziny klepię, nic nie piłem. Więc polej mu. Trzeba pić. Co ja miałem zrobić? Dobra. Czyścimy cynę. Igrot, szpatuła. Lecimy. Trochę topnika. Jakby się uparł, to by go zalutował na tych kulkach, ale to wiecie. Ja przerobiłem ROG, Acer i ostatnio MSI z Gaming. No, jakby się tak właśnie dało kupić sprzęt, jeden jedyny, bezawaryjny. Ale to nie da się, bo to... Problem jest następujący. Kupisz laptopa X, Asusa, dla przykładu, i twój brat rodzony kupi tego samego laptopa i ty będziesz miał swojego 5 lat działającego, a brata po roku się zesra. O panie, fryzjer był na dzieciaki, małżonki. No był. Akurat jechałem przez miasto, napisałem do Basi. Basia, masz wolne co? Napisała. Za 20 minut chcesz? Pewnie. Więc dlaczego nie? No to pojechałem. Niewiele myśląc. Okej, okay. Cyna zebrana, ta pierwsza. No to teraz pleciona w ruch. I kurde, zbieramy cynę. Zjadłem coś słodkiego, powiem wam. Takiego Snickersa. No, przydałoby się. Dobra, dawaj, ruchy, spoks. Od razu wam mówię. Jak on dzisiaj nie wstanie, to ja go więcej nie robię dzisiaj. To wtedy będzie furtka na jutrzejszego live'a. Będzie dalej walka. Cześć, według ciebie częsty blue screen video TDR failure może być spowodowany uszkodzeniem GPU? Chodzi o GTX 1050 FPS. Powiem ci, że ja w tym modelu nie spotkałem tej usterki. I jeżeli tam nikt nie pchał łap, nie rozkręcał chłodzenia, no to w tym wypadku na 95% to jest oczywiście wina GPU. Co innego, jak ktoś to rozbierał, kombinował, albo sprzęt jest po zalaniu i może gdzieś tutaj coś innego wpływa na to. Pytanie, czy na baterii też ma ten błąd, jeśli w ogóle bateria jeszcze działa, czy tylko na zasilaczu. Ogólnie te Asusy właśnie GL553V, lubię je, kurde, one mi się zawsze podobały. Tak jak Lenovo mi się podobał Y520 i dalej mi się podoba, tak samo tamte Asusy, naprawdę przyjemne laptopy. OK, to mamy elegancko. Teraz wyciągnijmy go, wymyjmy trochę. O, cyk. Ej, czat się zawiesił, czy wy nic nie piszecie? A, bo tu, tutaj. Bzyku, przesadziłem? Pyta Piotr. A ja nie wiem.
akceleracja 3D przeglądarce może powodować blue screeny. Wiesz co, to są rzeczy teoretyczne. Takie coś nie powinno się dziać. Najszybciej się takie rzeczy sprawdza, kiedy wstawiasz nowy dysk, robisz wszelkie update'y przez Windows Update i to wychodzi. Aha. Bzyku napisał. Powtarzanie 3 razy tego samego to spam. Takie zasady. Tak, tak. Ja już nie raz, nie dwa, nie trzy tłumaczyłem. Nie piszcie tego samego 3 razy, bo inni też coś chcą napisać. Jak czasami za dużo osób się rzuci na coś, to ten wydźwięk jest odwrotny do tego, co byśmy chcieli. Dobra, przymiarka sita. Mam nadzieję, że kulek mi wystarczy. Bo kurde, mało mam. Już we wtorek miałem zamówić, no ale jak zwykle coś innego robiłem. Cały układ jest trochę przesunięty, widzicie to? I to sito jest takie innego koloru, bym powiedział, delikatnie. Jest inaczej zrobione niż to, które kupiłem od pana Chińczyka wcześniej. Dobra, kładziemy topnik. Dzięki za polecenie Tenzi. Zamówiłem do szyb, do laptopa i do TV. Dzięki Spox. A proszę bardzo. Ja wam zaraz coś pokażę. To może będzie głupie. Kurde, za dużo dałem topnika. Nie pomyślałem. Ostatnio, bo często pytacie, czym czyścić konsolę, jakieś PS trójki, czwórki tematowe, nie? I Mietek, można się śmiać z tego, ale ja wam to pokażę, nie dzisiaj. Używał preparatu do opon. I kurde, świetnie wygląda konsola. Pokazywał mi taką obudowę, podzielił na 3 części. Najpierw wyczyścił jedną część tym preparatem, drugą część innym, trzecią jeszcze czymś tam innym, nie? I najlepszy efekt był po tenzji opona. Więc ja wiem, że to głupie, ale to działa. Swego czasu, jak sam siądę do tego, użyję, to wam pokażę. Ale tenzji, mówię, spoko. Mi się podoba to, że to też jest polska firma. To motywuje do tego, żeby o nich wspominać. I przez kilka lat już używamy produktów Tenzi. Nie ma z nimi najmniejszego problemu. To na plus. I dopiero ostatnio mówię do Mietka, weź zadzwoń do nich. Zapytaj się, czy chcieliby nam wysłać jakieś produkty na test. No i trwało to wszystko. Wysłali nam kartę, w którym jest 10 tych preparatów. No i tyle. A nie jest to jakaś tam reklama nagle wielce, bo x razy o nich wspominałem już przez te lata, no bo działa to, nie? Więc ja nie pobieram żadnych pieniędzy za jakieś wspominanie o nich, bo nie o to mi chodzi. Lubię polecać coś, co działa, a nie, że ktoś mi zapłacił i nagle będę o nim mówił. To ja wybieram przede wszystkim cel i to, co się dzieje na tym kanale, nie jest nic narzucane. Więc te płatne polecenia, no nie, jakoś tak, jeszcze się nie przemogłem. Mówię jeszcze, nie no, jak mi bida do dupy zajrzy, to wtedy może zmienimy taktykę. Na razie jest dobrze. Cyk, dobra, mamy sito? Mamy. ...655 łapek, może tak do 700. No, zapraszam, chcecie, lajkujcie, łapkujcie. Chyba, że gówniana robota, bo partacz siedzi, to daj łapkę w dół. Też się pozycjonuję. Link do Discorda nie działa. Adykty ciężkie, obijają się, oszukali mnie. Nie pamiętam twojej nazwy. Napisz szybko, gdzie ten link. Zaraz ci go zaktualizuję. Jaka jest wspólna cecha Fiata 126 i Mercedesa? Strefa zgniotu zatrzymuje się na silniku. Au. Dobrze powiedziane. Tylko, że kurde. No właśnie. Na Snickersa, Coffee Doctor. No. Dobra, dodam dzisiaj magnes neodymowy, żeby lepiej jeszcze dociągał. To jest taki
tunik. Zobaczymy, czy to sito się wygnie, bo wczoraj używałem tego sita pierwszy raz, bo wczoraj paczka przyszła od pana Chińczyka. Na Snickersa kolejny dyszkę. Zwariowali. No i sito się delikatnie podniosło, ale nie było źle. Zobaczymy się z użyciem magnesu. No i teraz tak. Kluczowa kwestia. Kulki. Kulek jest, powiem wam, w ciul mało. Tam są kulki. No wygląda niby, że skłamałem, ale naprawdę jest ich mało. Dobra, sypiemy. Co będzie? Kurde. Panie. Widać co? Widać, nie? Trzeba już, mówię, kulki zmienić. Dosypmy mu. Ale nasypałem. Uhuhu. Dobra. Teraz trzeba będzie te kulki pozgarniać. Poczekajcie. Minionek, ty na bok. Mogę wam zoom zrobić, cyfrowy. Ej, kurde, nie to zdjęcie, spadaj. A nie, tu już za duży zoom. Nie ma takiego obrazka. Patrz, jak ostrzy. Szuka, myszkuje. Nie myszkuj. Pewnie Mietek ci podprowadził. Nie, 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 na Snickersa. Ej, Team Snickers jakiś tutaj teraz się od Janie Pawła. Więc... O... Musimy sypać. Dzisiaj celowo nasypałem więcej niż standardowo. A nóż widelec coś się zepsuje i będzie więcej zabawy. Ok, teraz tak. Sypujemy. Ten stolik, powiem wam tak. To jest wszystko spoko, ale sypywanie kulek nie podoba mi się. Po prostu nie. To jest takie nie do końca intuicyjne. Come on. Na Snickersa z żabki. Widzę, że Discord się odpalił. Jest zmowa. I oni mi teraz wszyscy na Snickersa sypią. Dziękuję. To szkoda, że nie możemy się spotkać w tym roku. Na Pawełka Snickersy są B. Bez kitu. Ej, swoją drogą, jedne z najlepszych dla mnie tych batoników to były te Pawełki, te karmelowe, takie kurde, adwokaty, awokado? Nie pamiętam, się nazywa. No pyszny on jest. Chyba każdy to jadł. Na Marsa, Twixa i Snickersa, of course. Dobre. Dzisiaj będą... Słuchajcie, po prostu produkty... Jakie to? Z dużą zawartością cukru sponsorują dzisiejszy live. Mars, Snickers, nie wiem co tam jeszcze jest. Twix. Tam dużo tych różnych batonów jest. Nie wiem, jakie lubicie. Laptop był półtora rok w serwisie na czyszczenie, wymianie pasty termoprzewodzącej i dodaniu dysku krusza. Trzymiechy temu. Ale to chodzi o ten Asus z grafiką. Wiesz co, tam trzeba sprawdzić, czy nie oderwała się tuleja od grafiki. Od mocowania układu na Snickersa. Zmówili się dziady. No dziękuję, dzięki. Dobra, lecimy. Zaraz będzie 3000 zł, więc to będzie ciekawe. Snickersy. Ale powiem wam, wkurza mnie, jak ktoś mi pisze, zjedz Snickersa. O, wkurza mnie to. Teraz się z tego śmieję. Ale mnie też oszukali. Link do Discorda nie działa. Au! Jak nie działa? Działa! Działa! Co ty gadasz? Na pewno działa. Na 100%. Okej. Okay. Kulki mam ogarnięte. A jeszcze tu jedna franca jest, widzicie to? Dzida się schowała. O! Nie no, naprawdę uwielbiam widok kulek. No przecież to jest takie fajne. No, rewelacja. Nie?
Naprawdę to jest przepiękne. Jak to fajnie tak... Kurde, no. To jest relaksujące. Naprawdę. Nie kłamie. Snickers, nie Snickers, Mars, nie Mars, iść na dzieciaki. I o to chodzi. Aha, zjedz Snickersa, bo ja ci dam kanalioty. Prywaciorzu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o link do Discorda, wstawię wam na Snickersa, bo chyba nie było. Poczekajcie chwilę, bo i tak zaraz będę wygrzewał, żeby... już moment. Zaraz wrzucę w poście w dziale społeczność na YouTube. Ten post jest tylko dla osób wspierających od progu 19 zł. Aktualny link do Discorda, bo ten link co tydzień wygasa. Na Twixa, Grześka, Marsa, Liona, Snickersa itp. Dzięki. Czekajcie, już jestem na tutaj na Discordzie. Tylko żeby czasem ich nie było zaraz słychać, bo tu będzie niemiło. Tam w ogóle są na Prince Polo z Cieszyna. Dziękuję. Na czatach głosowych można wybierać takie gotowe odpowiedzi, głosówki. Co oni tam ponagrywali, wariaty? Ja nie wiem. Dziwne tematy. Czekajcie, cyk. Guziczek. Udostępnij. Zaproś osoby. O, jest link. Kopiuj. Dobra. I teraz idę na YouTube. Zaraz wam wkleję link, bo bot was musi zweryfikować. I tak bym to przepił. Co byś przepił? Co byś przepił? Bez jaj. Także chwila, moment. Cyk. Konto. To... Jakież to jest skomplikowane. Dobra, pyk. Już, zaraz mam wklej link. Na Pawełka z adwokatem. Właśnie, no, Pawełek z adwokatem, nie? Tak mi się wydawało. Oj. Chwila, moment. Uwaga, audycja zawiera lokowanie produktów. No, bardzo. Przecież to nie jest moja wina, nie? Że oni tutaj rzucili się na te batony. Ej, coś jest dziwnego. A dobra, to tutaj. Pyk. Dział społeczność. O, jestem. Jest. I już wam link wklejam. W dziale społeczność jest przypięty post dla wspierających. Link. Dwukropek. Enter. Wklej. Skomentuj. I właśnie pisał Grzechu 2 tygodnie temu. A reszta to nie. Także dział społeczność na YouTubie. Przypięty post. U góry. Więc dobra. Grzejemy dzidę. Dodaj kolejny cel. Na słodkie dla Spoksa i Miecia. To Pawły to 60 i zawsze chodzą z adwokatem. No nie każdy chodzi jak chce, nie? Dobra, grzejemy, słuchajcie. 380. I zaraz będzie wygrzewanie kulek. Przy czym tutaj pierwsze wygrzewanie jest długie. Zobaczymy. Dzisiaj bardzo ładnie widać kulki. Wafelki spoksowe. To jest plan na produkt. Na pewno. Spoks zjedz tutule. Co to są tutule? Szczerze powiedziawszy, za bardzo nie wiem. I robimy kulki. O, już zaczynają się wtapiać. Na Mikołaja dla Spoksa i Mietka. Dobra. Czekaj, Mikołaj będzie za miesiąc to. Spokojnie. To co, ja przez miesiąc mam live'ów nie robić? Dopiero po Mikołaju? Tego bym nie chciał. Wy byście tego nie chcieli? Ja bym tego nie chciał.
No, dawaj, dawaj. Bardzo to powoli idzie. Ale nie śpieszy nam się. Mówię, to sito może nie jest idealnym rozwiązaniem, ale no zobaczcie, tutaj nie trzeba mieć skilla, żeby to zrobić. I to jest fajne. Tylko trzeba mieć części. I brak pośpiechu. Nie śpieszymy się. Obracamy procesor. A w zasadzie cały stolik. Pozdrów moją żonkę Ewelinę L. A dzieciaki pozdrawiam. Batman nisko. Ewelina L. Pozdro. Kielce pozdrawiają Ewelinę L. To jest fajnie napisane. Ewelinę L. Borodo, tak? Ty, a może to jest... Ewelina L. to jest żona Łukasza B. Borodo. Ty, nie wygięło się sito w ogóle. Ja cię kręcę. Ale jaja. Nie wygięło się nic. To sito jest lepsze, a co najlepsze... Kupione jest od tego samego Chińczyka, co poprzednie. Nie wygięło sita. Czyli patent z magnezem. Magnesem, co ja mówisz? Magnezu to mi w mózgu brakuje. Zadziałał. A tamto sito wygina się z tym magnesem. Dobra. I w taki sposób mamy rybalik ogarnięty. Ale kule. Dobra, pyk. Dzień dobry, panie Spox, napisał Cinek. Cześć, Cinku. Dzisiaj rebaling. Męczenie płyty od MSI-a, to co walczyłem dwa dni temu na Discordzie. Już mi się dni mieszają, ale to było niemiłe. Bardzo niemiłe. To jest ten sam temat, który wtedy do 12 w nocy był robiony. To zmienimy sobie górę. O, ten magnes. On jest gorący. Wiecie, to jest bardzo gorące. Więc ja go nie chcę dotykać, bo nie potrzebuję. Teraz tak, wyciągnijmy sobie procesor. Cyk. No i... I mamy 2 godziny live'a już, nie? 2 godziny 10. Więc trzeba powoli zwijać ten. Ej, bo układ się przykleił. Nie chcę odejść wcale tak. Ej, siedzi jak zły. Autentico. O ty, Franco. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Topnik go trzymał, bo topnika było w tym wypadku więcej niż normalnie. O, i to zaraz wam pokażę. I teraz ten układ jeszcze raz dogrzejemy. O, jednej kulki brakuje. Dołożymy. Na Michałki dla Spoksa i Miecia. Na Michałki. Dzięki. Cześć, Michałki. Jak wyglądają Michałki? Tak się zastanawiam teraz. Michałki, Michałki. Kurde, są jakieś batony? Magnes traci pod wpływem temperatury swoje właściwości. Możliwe. Nie wiem, ten był grzany już wiele razy. No i słuchaj, póki co lipy nie ma. Ciągnie. Dociąga znaczy się, nie? Więc... To... Holy shit. Orzesz kurde, F1 Las Vegas już niedługo. Jak myślisz, dobry to będzie? Link do DS, jak nie działał, tak nie działa. No jak nie działa? No niemożliwe. No jakim cudem?
Coś i tu nie halo. Wiesz co, odnośnie F1 w tamtym roku ten zrobili taki hype na to. Okej, ale sam sobie wyścig był średni. Tor fajny, ale żona Łukasza. Nie, żona Łukasza ma na imię Kasia. To są takie rozkminy. Jak ma na imię żona Łukasza? Ej, a żona Łukasza ma imię? To jest takie trudne do rozkminy. Więc podnieśmy temperaturę, nadmuch. Grzejemy tą kulkę, zaraz ją dołożymy. Dobra, to już polecimy z całym procesorem. Wyrównajmy te kulki. Dobra, od tej strony jeszcze. Hipnotyzujące kulki. Który to już raz na tym kanale? Który? Ile jeszcze? Dobra, i tu mam oczywiście jedną zgubę. Pyk. Przykładamy. Ten brudzik sobie weźmy stąd. Ok. I daj topnika. I jeszcze raz. Piękne kulki. Gitara. Ja za ten czas jeszcze płytę ściągnę ze stacji, bo to jest trochę tak. Można sobie robić rebalingi procesora i w ogóle wszystkie szamańskie rytuały. Ale jak ten PCH krzywo siadł, bo trochę on tak mówię, nie zrobił tego ze zgrabnością, to kulkowanie tego CPU jest bez sensu. Ale przynajmniej i tak zrobiłem to, co musiałem zrobić. Co tam piszecie w ogóle? A Vegas nie będzie po raz pierwszy? A gdzie w tamtym roku? Nie no, w tamtym roku było w Las Vegas. Było przecież F1 w Las Vegas w tamtym roku. Tak, tam podawali kwoty za pobyt na tydzień, jakby tam pojechał. To nie wiem, czy nie 200 tysięcy złotych jakieś za te hotele, za to wszystko. No. To były takie kwoty, że o kurde. Las Vegas, nowy tor, nowy asfalt, słaba przyczepność. Ja myślę, że będzie się działo. Ej, no to... To gdzie było rok temu F1? Gdzie? No w USA gdzieś. Co budowali specjalnie tor cały na to. Na tą okoliczność. Ty, to ja może już w przyszłość widzę. Rok do przodu. To jeszcze Totka muszę podejrzeć. Miami było. A, no to widzisz, dogada się z parówą jak, taką jak ja, no ciężko. No to Miami, to Miami, Vegas. Blisko siebie chyba, nie? Pozdrowienia dla wszystkich oglądających ATT. Dziękuję. Cyk. Myjemy dzidę, come on. Ja bez kitu bym coś opierdzielił słodkiego. Spoksu, światło widzisz w tym tęczu. Jakim tęczu? O czym ty mówisz? Zaraz dziurę wytrzesz. Nie dygaj.
Żonę Łukasza... Czekaj. Żoną Łukasza jest Jadzia B. Borodo. No tak. Żoną Łukasza jest Jadzia B. Borodo. Ja cię, kurde, kręcę. Jakim cudem. Ej, a... Tam na YouTubie, w tym przypiętym poście, napiszcie mi komentarz. Ja chcę to zobaczyć, że to nie działa, bo coś mi się to nie klei. Więc napiszcie tam jakąkolwiek wiadomość, bo może wy jesteście w innym miejscu. Bo coś ich tu nie halo. 770 łapek w górę. Zapraszam do łapkowania. Może ktoś jeszcze dołączy do grona łapkujących. Na Twixa dla Spoksa i Miecia obaj są chrupiący i rozpływający się w ustach. Ja bardziej. Z tym, no. Gdzie to jest? Cyk. No, napiszcie post pod moim komentarzem, bo w komentarzach jest link. Kurde. Dobra, jeszcze umyjemy układ. Ale słuchajcie, nie pali się. Ten bot i tak chyba potrzebuje 3 godziny na zweryfikowanie. Aczkolwiek czasami jest lepiej. Tam trzeba jeszcze w ogóle jakoś konta połączyć. To... Tam wszystko będzie opisane. Dobra, jeszcze KT6 jeszcze raz, albo nie. Ten najnowszy link ze społeczności działa, potwierdzam. No działa, no jak ma nie działać? Musi działać. Tylko trzeba wejść w społeczność i zobaczyć mój post sprzed 10 minut. F1 w Las Vegas było ostatnio w 81-84. Ty, to Coffee Doctor już mógł to oglądać, no? W sumie? Tak było. Sorry, Bartek. Lecimy dalej. Czyścimy. Au. Jezu, aż mi wyleciała szczoteczka. Spok spali dzidę. Tak, SPD. Spok spali dzidę. Dobrze rozkminione. Kurde. Powiem wam tak, no... Szansa jest, że to wstanie... Powstanie, zadziała. Jest. Ja jestem początkującym, wspierającym i nie mam żadnego postu, linku, lipa. A w jakiej kwocie mi się wspierasz? Bo musi być to próg 19 zł. I dopiero wtedy w dziale społeczność masz widoczny post. Tak mi się wydaje, że on wtedy... Ja nie wiem, jak to działa, ale tak powinno działać. Ja jestem na DSC. Na Discord. No Kogry, widzisz, dzisiaj się pojawił świeży gościu, a on już jest na Discordzie. Zhakował nas. Więc kolejne osoby dojdą. Już, ja już myślałem, że nikogo nowego nie będzie. Myliłem się. Ja też nie widzę tego posta sprzed 12 minut. Andrzej, a jaką kwotą wspierasz? Widzisz, jak? Ale to nie jest post. Jezu. To jest komentarz napisany do posta o Discordzie. Dobre. Nie wiem, poszukajcie.
Ja go muszę, słuchajcie, dobrze wymasować. I on... odwdzięczy się. Wiecie, jak to wygląda? Bardzo dobrze to wygląda. Czy będzie działało? Nie wiem. Ale jest git. To jest naprawdę spoko. Tu chodzi o to, żeby te wszelkie włoski... Wy tego też często nie widzicie, ale tam czasami między kulkami pojawiały się włoski. Więc dzisiaj wymasowałem go mocniej. Natomiast ma to sens. O, jeszcze jest, patrzcie. Pozrywane rezystory. Ty masz... pozrywane chyba coś w głowie, Imperator, czy jak ty tam się nazywasz? Pozrywane. Sorry za to, co powiedziałem, ale po prostu na głupotę czasami się dziwnie reaguje. Tu nic nie jest pozrywane. Wszystko jest full orik, nic nie jest zerwane. Więc o. A jak jesteś taki cwany, wpłać dychę i napisz to zerwane. No, czekam, ale wiadomo, że się nie doczekam. Dobra, mamy to. I teraz... płyta. Pomiar płyty, bo to jest najważniejsze. Cewka od zasilania mostu. W sumie nie muszę wiedzieć, gdzie jest cewka. Zmierzymy sobie kondensatory na moście. Jak będzie zwarcie, przepraszam, na mierniku, no to jest słabo. To się delikatnie mówiąc wkurza. Pozdzierany gumolit. No, czasami tak najlepiej. Ok, mierzymy pierwszy kondensator. 50 ohmów, dobra. Drugi. Dobra. Come on. 2 mega ohmy. No dobra, na kondensatorach nie ma zwarcia. To wcale nie musi oznaczać, że jest wszystko super pięknie, ale... nie jest źle. Powoli. Przemyjmy. Bo wiecie, o co chodzi. Jeżeli się podejmuje tyle działań do jednej płyty, to nie na wariata. To nie jest, kurde, wylutowanie rezystora. My tu odwalamy szamański rytuał, bo mamy KBCa do zmiany, BIOS, PCH, CPU i masę innych układów. Więc teraz idziemy na termowizję. Dari... jak to się w ogóle czyta? Na dzieci, dziękuję. Dario... Dario i Wo? Nie wiem, jak to przeczytać. Dariowo? Nie wiem. Weź mi, wytłumacz, jak się to czyta. YouTube nie może przetworzyć więcej niż Full HD stream. To może masz słaby internet. Bo ustawione jest 1440p, więc to trzeba mieć sprzęt i internet na to. OK, teraz tak, ujęcie z termowizji, cyk, śpinamy zasilanie, patrzymy, co się dzieje. Czyli walnie, nie walnie. 14, 10. Zobaczcie, stoi na 10 mA. 2. No OK, dobra. Włącznik, poczekajcie, odłączmy to. Tutaj powoli, powoli. I teraz włącznik powinien się już zapalać, jeżeli jest PCH wlutowana. Na sekundę, dwie, tak strzelam. Próbujemy włączyć. I patrzcie, zapala się włącznik i płyta pobiera 105 mA. I widać, że PCH delikatnie się nagrzewa.
spoko. GPU nie startuje, bo GPU nie ma. GPU siedzi w tej, powinien siedzieć w tym slocie. A to jest płytka z GTX-em 1070. No dobra. No i teraz, słuchajcie. Ja płytę odwrócę i sprawdzę jeden z ostatnich sygnałów, który w ogóle występuje w tej całej hierarchii. Niech ja sobie przypomnę, gdzie to było. Poczekajcie, muszę włączyć schemat. Zaraz przejdziemy na to. Momencik, momencik, momencik. Zresztą, jak to włączyć? Lewy monitor. Tu nie mam lewego monitora? Dlaczego? OBS. OBS, how dare you. Gdzie jest lewy monitor? Lewy. O, jest. I tak, tu mamy schemat, część schematu. O, może tak zróbmy. Cyk. I sygnały enable. To tutaj. Poszukajmy czegoś. Albo dobra, Ctrl F, sequence. O. I oto się rozchodzi w całej tej układance. Mamy power on sequence, czyli po kolei wszystkie sygnały, jakie muszą się załączyć, żeby ona elektrycznie wstała i w ogóle było pięknie. I ja już taką jedną płytę robiłem i zatrzymaliśmy się w zasadzie na tym, że nie mamy sygnału PLT reset. Nie mamy stanu wysokiego. Jak już mamy PLT reset, to później Vicor startuje i CPU. I na innej płycie miałem wszystko oprócz właśnie PLT reset. Teraz sprawdzimy sobie na schemacie, do którego tam tego tranzystorka on dochodzi na sygnał. Dobra, to jest to. Więc tak. U17 układ. Jakiś NC7WZ1. I na pierwszej i trzeciej nodze tego układu musi się pojawić stan wysoki, logiczna jedynka. I wtedy wiemy, że z mostu, z PCH wyjdzie nam PLT reset. Jak tego sygnału nie ma, to jest do dupy i lutowanie CPU w ogóle nie ma sensu. Nie ma sensu. Więc w tym momencie zmierzymy sobie to. Czyli U17B. Pierwsza noga i trzecia. Bo piąta to jest plus 5 VSUS. Dobra, idziemy teraz na miliona. I ten układzik był... Automatyka. Discord działa. Au. No widzisz, nie kłamałem, kurde. Nie kłamałem. Nie tym razem. Nie jestem takim oszustem. Aż takim. Dobra, gdzie jest U17, panie? U17. Gdzie to, kurde, jest? Czekajcie, bo ja już zaczynam powoli nie widzieć. To chyba to. Powinien być ten układ. Ej, bo nie widzę. Czekajcie. Jeszcze raz podepnę zasilanie. O. Gdzieś tu jest U17. O to, ten dupek. Dobra, pewnie widzicie, piszecie. Tu, środek. Ten. Ja sobie robicie. Ci sami moderatorzy u Spoksa i Coffee Doktora. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale my przerzucamy donate'ami. Ja wysyłam Kofiemu i on mi. I wiesz, to się opłaca, bo YouTube tylko 30% prowizji bierze za te wpłaty. Jak Kofi wpłaci mi, a potem ja jemu. To się bardzo opłaca. Po prostu ja lubię oddawać pieniądze do YouTube'a. Mam taki gest. Wielbię go za to. You have taken the lead. Dary i... Kurde! Darek... Iwona! Dari... Dar i... Da... Kurde! Dario! Iwona? Tam jest napisane Dario Iwona? Tak? Ciekawe. Ja tego nie widziałem. Ale jajca. No dobra. To jest ten układ U17. Pierwszy pin jest w tym miejscu. To jest jedynka. I tu musi się pojawić 3 volty. Jak nie będzie 3 voltów, to jest do dupy. Jest na razie 1 volt. Wciśnijmy włącznik.
Patrzymy. Ej, bo ja rezystancję mierzę, poczekajcie. Jak zwykle. Błąd. Oho. Nie mamy. Nie mamy. Płyta pobiera 106 mA. Nie mamy. Cześć, jak Demilk. Skoda jeździ. Dobrze. Kurde. Nie mamy logicznej jedynki. 1, 2, 3, 4. Na piątym pinie będzie 3 V. Mamy 3 V, ale tu nie mamy. Ja na drugiej płycie, którą robiłem, miałem podobny temat. Na zapitkę po tych snickersach i innych słodkościach. Ej. A może ten PCH jest walnięty? Bo trochę to dziwne. No. Czyli mierzymy sobie napięcia w tym momencie. Bo tu wszystko raczej wystartuje. 1,05 jest. Zasilanie ramu 1,2 jest. Piątka. Trójka. Jest jeszcze szansa, że oczywiście w tym momencie, bo wiecie, 1,05 wchodzi na procesor i z procesora musi przyjść jeszcze po drodze sygnał do PCH i dopiero z powrotem sygnał zwrotny. I dobra, robimy. To jest jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, bo się nie dowiem. To jest ciekawe. Oj tak. Dobra. Topnik, siostro. Pyk. Zaraz lutujemy. Co będzie? 4000 zł. Ej, został 1000 zł. Ale kurde, ciężko będzie. Ciężko będzie tysiaka. Żeby kurde zamknąć cel. Musi być dobra passa. Dobra passa. Jak na wyborach. Dobra passa. Na dzieciaki. Na domy dziecka. Wpłać dyszkę. Au. Nie na prywaciarza. Na domy dziecka. Dobra. Trafiłem. Od razu. Położyłem go. Jak na prywaciarza dobrze to zrobiłem. Bez większych problemów, aczkolwiek jeszcze z jednej strony dopozycjonuję go. Moment. No kurde. Spoko, myślę, jest. Dobra, idziemy go wlutować. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Napisał Robert Bryland. Spoko, spoko. Ojeju. Dobra, grzejemy. Ustawmy sobie ujęcie, bo kamera widzi co innego. Gdzie ten CPU jest? A jest box. Tu jesteś. Ty, patrz, maksymalny zoom, ale jaja. Będzie trochę krzywo.
Okej. Okay. Piszę o 4K. A co, o co chodzi z 4K? Prosiłbym o techniczną możliwość, by materiał szedł w 4K. Nie jest to możliwe, bo jest za duże opóźnienie. Jest 20 do 40 sekund zwłoki, więc ja zadam jakieś pytanie, zanim to do ciebie dotrze. To na live, moim zdaniem, słaby temat. A ta scena, jakbyśmy ją delikatnie... Przekształcenie obrazu 10%. O, mogę wyprostować. Darek, Iwona, jesteś wielki. Dario, Iwo. A, no i teraz już kumam. Dario, Iwo. Dobra, dzięki. Czech, to jest głupi. Nie widzi takich, no, rzeczy oczywistych, o, może tak powiem. No, ale nie zawsze widzę. Witam, a propos tych dźwięków po dotacjach z Unreala, da radę Monster Kill? Da radę. Magik. A tam magik. Ja robię w miarę proste rzeczy. Tylko wymagają też odpowiedniego skilla w lutowaniu, bo umówmy się, że wymiana tych procesorów nie jest prosta. Bo ogranicza sprzęt, nie? Na pralce nie wlutujesz procesora. I tu jest kupa. Dobra, ja za ten czas sobie posprzątam. Wy jak chcecie, zadawajcie pytania. No i takie Q&A możemy krótkie zrobić. Mamy, słuchajcie, teraz 15 minut czasu lekko. Może ciut mniej, no ale zobaczymy. Ja będę sprzątał, a wy zadawajcie pytania. Jeszcze może poszukam jakiegoś batona, nie wiem, coś znajdę. No ale zadawajcie pytania. Mam ketchup, mam musztardę, majonez, barszczyk. Kurwa, nie mam wszystkiego. Co tam napisane? Czy zostałeś wychowany w nienawiści do wąsów cynowych? W nienawiści. Jak to jest pięknie opisane. A wiesz co? Czy ja wiem, czy nienawiść? To jest symbioza. Symbioza? Dobrze mówię? Chyba symbioza. Więc powoli. Bulbulator czy deparchator? Bulbulator. Pytanie, czy będzie Quake? Będzie. Jak typujesz wyścig w Las Vegas? Jest pewnie Verstappen pierwszy, ale chciałbym, żeby Hamilton był nad Perezem, bo na ostatni wyścig sezonu zaczęłoby się robić ciekawiej, nie? Bo ten Sergio niestety tak trochę dziwnie jeździ. No, kiepska ta połowa sezonu. CPU nie zadziała. To nie zadziała. Życie. Czym różnią się Trele od Morelli? Nie mam zielonego pojęcia. Mówi się Trele Morele, ale o co chodzi? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Jaki jest twój ulubiony rozmiar kulek? Największy. Szczerze, czy szkoła średnia nauczyła cię czegoś potrzebnego, czy może uważasz, że mógłbyś znajdować się na tym samym miejscu bez nauki, gdybyś miał taką możliwość? Moja szkoła średnia nie miała nawet 1% udziału w tym, co robię teraz. Już jestem odblokowany. Spasiba. Maćka zablokowali. Maciek! Kurde. Zachowuj się. Cinek, witamy w Basic. Cinek w Basic jest... Spoko, fajnie. Kojarzę, o co chodzi, bo odcinek jest top donatorem w tym, na Patronite, tam w wysoki, bardzo wysokim progu, chyba najwyższym. Więc jeszcze nawet i tutaj jest. Dziękuję. Już będę grzeczny. Pamiętajcie, to nie działa w taki sposób, że jak będziesz wspierającym, to nagle można sobie pozwolić na jakieś głupoty. Także trzeba zachowywać klasę. Co to za odpowiedź? Kurwa, Q&A, jak odpowiedzi nie dostałem. Gdzie się to... A gdzie jest pytanie? Obraz faluje, więc jest temperatura. Tak, grzeje się.
Chcę zacząć przygodę z serwisowaniem. Zastanawiam się, jaki hoter kupić. Dozbieraj koniecznie kasy, kup sobie Quicka 862, czy jak się to nam nazywa, czy tam Sugona. Naprawdę, to z nawiązką się nie wiem, na co powiedzieć, bo jestem zmęczony. Jest sens. No albo tak jak napisał Bzyku, zacznij od wepa. Możesz zacząć od tańszych lutownic, nauczyć się jakkolwiek tego obsługiwać. Później skakujesz na level taki mid, nie wiem jak to nazwać. Przy czym 95% serwisów w Polsce, co robi, używa oczywiście Sugonów, Quicków, bo to działa i to duże firmy, nie? Coś, co działa, to gada. O. Dobrze, nagrzewa, sień ci nie pali. A czy Szymona można też zablokować? Pewnie. Dopiero zauważyłem, że mam gwiazdki. Czy to dobrze, czy źle? Te gwiazdki, te kolory to są od czasu wspierania. Czy zrobiłbyś rebalink procesora z elektrowni jądrowej? Zaraz tobie zrobię rebalink. Używasz czasem jeszcze stacji Pace? Teraz nie, ale tam jest Pace. Ja go widzę stąd. O, procesor siadł. Jakie masz auto Spox? Czterokołowe. Więc koloru szarego. Ok, jeszcze chwila. 165. Wygląda, jakby się udymiło. Topnik paruje. Tak ma być. Tak być ma. Ile kosztuje usługa skalpowania szybkiego czyszczenia? I5. A że ty mnie pytasz? Skalpowanie czego? Co to znowu? Chcę być pierwszy. Daro... Kurde, a ty się to ciężko czyta. Dario Ivo. Tak? Dario. Dario, a ty jesteś pierwszy. No tak. Kitus jest drugi. Na dzieciaczki oglądam zawsze, kiedy mogę. Twoja robota bardzo mi się podoba. Pozdrawiam ciebie i widzów. No dziękuję. Szymon, znasz kogoś, kto pracuje na Aci? Warto to kupić do sporadycznych wrótów? Warto. Słuchaj, masa ludzi na tym siedzi, więc nie uważam tego za głupi pomysł. Dobra, dmuchnijmy trochę powietrzem. You have taken the lead. O! Chłopaki się zaczynają bić. Chyba... Sorry, że nie przeczytałem wpłaty, ale... Dare i Wona. Siema, z rana. 4500 zł. Zostało 420 zł. Dobra, lecimy. Musi być cel zamknięty dzisiaj, choćby nie wiem co. Płatki do mleka czy mleko do płatków? Mleko z płatkami. Akurat parę dni temu zakupiłem tego laptopa, co naprawiałeś go, HP Omen. Niezły przypadek. A nie pamiętam, jaki był HP Omen, ale spoko. Ja mam pamięć idealną, ale krótką, więc panie. Tadek Brzęczyszczykiewicz, cześć, jadłeś może kiedyś gumi klejzy? Nie, nie wiem co to jest, znaczy inaczej, może jadłem, ale nie wiem co to jest. Dobra, słuchajcie, płyta już jest taka w miarę ostygnięta, ma ze 100 stopni na bidę, ściągam ją i... kładziemy na podłogę. Niech stygnie. Przy czym... Nie podoba mi się temat, kurde, braku tego sygnału od załączenia CPU. Możliwe, że przydałoby się zrobić rebalink SR30W innego układu.
Spoksu nie pomyślał. Zły Spoksu. Ile za spa PS4? Tylko poważna odpowiedź. To napisz Marcinie dokładnie jakiego modelu, bo to tak samo jakbyś zapytał, ile za wymiana silnika w aucie. Chcesz poważnej odpowiedzi? Zadaj poważne pytanie. Uczciwie. Więc... Czekam. Szczegóły, panie. Konkrety. SR24 to nie jest ten mostek. Szkoda. Tysiąc. Tyle, ile trzeba. Dobra, drugi mostek. Kurwa, gdzie jest to znaczenie? O, SR30W. Jest SR30W, słabo to widać. O, ten mostek. No dobra. W razie czego ten mostek... Ja zastanawiam się, czy on jest na pewno sprawny. To dobre pytanie. Miernik. 400 zł i mamy 5K zamknięte. Tak, 400 zł zostało, także zapraszam jeszcze, kto się ostatkiem sił, jeśli może, czy podgrzewać płyty przed rebalingiem? Anonim. Zawsze. Bez tego ciężko. Kurde, zwarcie jest. Na tym kondensatorze jest zwara. Nic z tego nie będzie. Słabo. Spalony jest ten mostek. No. Do dupy. Nic z tego nie będzie, panie. A miało być tak pięknie. Pięknie. To co wyszło? Dla dzieci wszystko. Pieniądz rzecz nabyta. Trzeba wydawać. Też jestem tego zdania. Lenek, czołem panie. Spoks chcę widzieć. Czy warto otwierać popcorn, czy raczej to już koniec? Zbliżamy się ku końcowi. I ta wyluty kondensator i zwarcie zniknie. Ta. Zniknie to różowy słoń za kominka. Siema Spoksu na dzieciaki. Pozdro z Kielc, Kielc. Dziękuję, Marko. Siema, mam takie pytanie. Co? Siema, mam pytanie. Jakie naprawy są dla Ciebie lepsze? Laptopy czy konsole? Raczej ja głównie konsole. Źle ja mówię. Ja głównie laptopy u nas naprawiam. Chłopaki robią konsole. Dobry człowiek. Ponoć tak. Dobra, ta płyta jest delikatnie ciepła. Ale jak ma zadziałać, to zadziała. Idziemy na termowizję. Ma jeszcze o tutaj gdzieś tam 40 stopni niby pokazuje. Ja mam trochę mieszane uczucia. Oj, bez kitu, aż się napiję. Ej, mam tu dwie szklanki. Po co? Dajcie łyka. Pozwólcie. 270. Pozdrawiam wszystkich z miasta Titanica, Southampton. A, czyli to są wpłaty z tego, z PayPala, tak? Patrzcie, już prawie 1000 zł. Jeszcze 2 zł, 3 zł. Dobra. Taki żarcik. Dawno nie było tego pytania. Ty kurde, jakbyś lepiej zadał pytanie, to byś mnie podszedł. O ty kanalio. No, 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 nie wolno tak. A w sumie sprawdźmy procesor, czy on równo się wlutował, bo to tak, ja już chcę uruchamiać płytę. Może jest szansa, że
jeden ruch tego procesora jest w górze i możemy się pocałować w zad. Czyli w zasadzie to ja. No. Trochę minionek jest tak, kurde, kiepskawo umiejscowiony. Ta strona siedzi dobrze. Tu też nie ma się do czego przyczepić. Ta strona też. Ta. Wlutowane jest spoko. Tu już ostrości zbraknie. Ale zawsze jest problem, że nie ma pewności, czy to zadziała. Jeśli teraz okaże się, że ona będzie pobierała w okolicy tam 150-170 mA po wciśnięciu włącznika, to PCH jest walnięte. Dorzucam do pełnej sakwy. Dziękujemy, kosusza. Ej, 5100 jest! Kiedy to się pojawiło? O co tu chodzi? Jak? Stachowicz, z tobą nie rozmawiam. Weź się goń. Maciek, wbijaj na Discorda. Pociśniemy temu Stachowiakowi. Ja ci mówię. Ja już mu palcem nieraz pogryziłem. Chował się 3 dni. Więc... Joker, pozdrowienia z hełma. Dziękuję. Dziękujemy. No i mamy to, kurde. Zmęczony już trochę jestem, ale fajnie. 5 koła, pykło. Kolejny raz. Brawo. Yeah. Dobra. Palimy dzidę. Zobaczymy, co się stanie. Jebnie, czy nie... No, czy się nie zepsuje. Na razie nic się nie dzieje. Ok. No i teraz power. Pyk. No i ja czuję, że będzie kicha. Chciałbym się pomylić, ale centralnie mam takie głupie uczucie, że będzie lipa. No ale dobra, lepiej się miło zaskoczyć. Bo chodzi o to, czy w tym momencie procesor zacznie się szybko nagrzewać i on będzie miał 40, 50, 60 stopni i te ampery pode mną, tam będzie około 1 ampera. Jak tak będzie, to jest bardzo dobrze, ale z kolei jak ten prąd będzie 100 mA, 150 mA, to jest kwas. Żadnego RAMu nie trzeba wstawiać teraz, nic nie stanie. Tu chodzi o to, żeby elektrycznie się obudziła płyta. Nie robimy testu praktycznego, czy ona da obraz, tylko czy elektrycznie procesor się podniesie, bo to jest cały klucz sprawy. Jeszcze patrzę, czy niczego nie zapomniałem. Dobra. Dobra, 3, 2, 1, go. Ej, startuje, startuje, kurde, startuje! Ha! How dare you! Startuje, kurde. Startuje, dzida. Tego się nie spodziewałem. Ej, bez kitu. Bez kitu. Pozdrów. Skur 9 Iwe. Nie znaję, nie wiem, o co chodzi. Ej, startuję. PayPal, około 3 minut opóźnienia. Tak, jest opóźnienie, ale działa, działa, fajnie i to zaczyna działać. Jest. Ok, w takim układzie podepnijmy sobie GPU. GPU sobie podepnijmy. Cyk. Jakąś śrubkę by się przydało skołować. Bo mówię, ten laptop, ja go nie pokazywałem, ale to jest koń. To jest gruby laptop, taki potężny. Ja nie wiem, ile on hajsów kosztował, jak to wychodziło, ale powiem wam tak. O kurde, on ma 4 pamięci RAM? To jak ma z tej strony? Tak, on ma 4 sloty RAM na ramy. Więc tu już jest gruba konfiguracja, to nie jest byle co. Więc nie znam ceny urządzenia wtedy, jak to wychodziło, ale 10 tysięcy to minimum, myślę, że więcej nawet. Grafika GTX 1070. Wiadomo, że to teraz już nie zrobił wielkiego wow, ale umówmy się, że tak jak my na Discordzie gramy w Quake'a 3, panie, po co ci więcej? Klient powiedział, że on ten laptop chce mieć sprawny. Koniec. Ma być.
Sentyment, wiecie? Sentyment. To jest sentymentalna sprawa. Dobra, to... Czyli tak, teraz na CPU możemy dać nasz grzejnik. Chwila, to, ten bloczek. Na GPU damy to. Pasta. Autentico zakładałem, że to nie zagada. Dziwne. Czekajcie, cyk. Minionek, suń dupę. HDMI. Nie wiem, czy MSI-e dają obraz na zewnętrzny. Dają. Nie? Chyba. Nie pamiętam. Pozdrów, Kitus 7.8. Ej, zabraknie ci tam trochę. Jak bumcyk trąba. Dziękuję za wpłaty. Ok, teraz tak. Bloczek od jednego z was. Ja, to mi się podoba, nie? Że ja robię swoją robotę, mówię lepiej, gorzej, zbieram na dzieci i to jest ta wartość dodana ode mnie, plus jakieś te koszulki ode mnie, ale też od was dostaję. Tu mi ktoś pomógł, ten klocek mi wysłał, to mi ktoś wysłał. Fajny temat. Fajnie, pomagajmy sobie nawzajem i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Au. O. Dobra, podpinam prąd, ram jeden wpięty, może działa. Podgląd na Korada. Czekaj, Korad. Nie działa skrót. Krótkofalowiec Q9IWE. Dlaczego ty sobie taką nazwę wybrałeś? Nie mogłeś sobie wziąć RASPY? Nie wiem, nie znam się. Nie wiem, kto to nadaje. Pewnie jakiś urząd, tak? Nie ma takich VIP-owskich nazw pewnie. Dobra. Brakuje mi kurde. Korat. Dawaj. Łak się pięknie wyskalowało wszystko dzisiaj. Cud, miód, orzeszki. Idź. O. Ale bo OBS tutaj jest szybki w miarę. On zdaje egzamin. Dobra. To wpięte, palim dzidę. Patrzymy na prąd, bo jak prąd będzie się, wiecie, pływał, resetował, to jest dobrze. A równie dobrze może być dupa. Odpalamy. Kurwa, nie podoba mi się ten prąd. Super akcja, działam dalej. Źle jest. Coś jest źle. Prąd stoi na jednym poziomie. Teraz 0. Coś jest źle. On się zachowuje tak, jakby karta graficzna mu nie wystartowała. Za mały prąd pobiera. No nie, baby. Baby! How dare you? BIOS był robiony wcześniej, a kabec... Z programowaniem tego kabeca ogólnie jest problem, bo to jest dziwny temat. Jeszcze może to ruszymy. Czekajcie, spróbuję go wyłączyć z palca. Nie, nie reaguj na wyłącznik. Włącz, wyłącz. Im zwykły się śmieje. You know. Dobra, wstawmy. Jest dużo znaków zapytania. Odpalamy go jeszcze raz. 06. Ty dziadu ty. Witam serdecznie, napisał Rosowski Grzegorz. Cześć.
Ta grafika jest sprawna. Pozdrawiam żonę Łukasza na dzieciaki. To jest piękne. To jest po prostu piękne. Źle jest. Jest źle. Czekajcie. Jest jeszcze... Przetwornica procesora. Jest układ wlutowany inny delikatnie. Patrzcie, inny prąd jest teraz pobierany. Czekajcie, idziemy na termowizję. O, w ogóle grafika nie wstaje. Nie. GPU się w ogóle nie nagrzewa. Nic. Nic, a nic. Ty dzido. Nie, nie wstaje GPU. CPU od razu się nagrzewa, rdzeń, widać, 57, 58. To wszystko w normie. Szybko temperatura mu rośnie. Kaszanka, bym powiedział. Tak dla pewności, pierwsze miejsce. Dobre, dobre. Po co mi te dwie śruby były? Bez GPU jest bez różnicy. Wcale mnie to nie dziwi. OK. To teraz zrobimy jeszcze inny myk. Podepnijmy mu RAM z tamtej strony. Holy shit. Emocje jak na grzybach. Kitus. Kurde, szaleńce. Dobrze. Tego się trzymajmy. Dobra. Bo zaraz już 3 godziny live'a. Sorry. Przepraszam was. 3 godziny męczarni. Prunt, daj prunt. Cyk. Nie, 650 mA pobiera. Więc nic się nie zmieniło na złą sprawę czy dobrą. Zawsze jest jakaś szansa, że procesor, który jest wlutowany, jest strzelony. On nie pochodzi z płyty takiej w 100% nówki, o tak powiem, nie? Tutaj jest ryzyko. Jest ryzyko i jeszcze jedną rzecz zmienię. Przetwornicę procesora, bo tu jest 9... A, sorry, nie pokazuję. 9.5855, a oryginalna była z dopiskiem A. Więc A może zrobić różnicę, aczkolwiek wątpliwe to, no ale dobra. No jeszcze przydałaby się ta z A. Dobra, jest z A. 95855A. Jakby ktoś pytał, jaką temperaturą lutuję, to ja wam powiem wprost, bezpieczną.
Ale bez baterii BIOS-u ruszy? Tak. On, ten laptop już rusza. To nie o to chodzi, że czegoś brakuje. On już elektrycznie się obudził, tylko... Może faktycznie BIOS w kabecu jest problemem. Niewykluczone. Także jeszcze chwila i zaraz zobaczymy. Są dwie rzeczy do sprawdzenia. BIOS główny w SPI i oprogramowanie kabeca. To jeszcze dzisiaj zrobię. No i zobaczymy. Szczotka. Okej, okay. Możemy troszeczkę ostudzić płytę powietrzem. No i termofuzja. Wszystkie dzieci nasze są. Jak to dalej leciało? Ale swoją drogą Majka dobrze śpiewała. Podobało mi się. Kto jak był młody nie śpiewał tego kawałka choć raz? No kto? Dobra, podpinamy zasilanie. Czekaj, ja w dobrą stronę ten układ wrzutowałem, bo tak teraz już nie patrzę, na autobocie robię. Dobra. Na pewno? Dobrze. Pyk. I znowu prąd. Pozdrawiam żonę Łagatkę. Pozdrawiamy. Dobra, odpalamy. Do dupy, bo płyta pobiera 640 mA. Nie wróży to nic dobrego. Za niski prąd, nawet bez GPU. Jak na moje... Powinno być więcej. Spox, robisz roboty u Spox. Dzisiaj nie jest Spox. Ale najbardziej się cieszę z tego, że no wpłaty są, że jest... To tutaj jest na plus, to jest na duży plus. Bo z naprawami jest ciężko, ale umówmy się, to co tu się odwala, ta próba szamańska, to nikt normalny ci tego nie będzie chciał robić. Ale ja walczę. Dla sportu, jak to Bzyku napisał. Wepnijmy GPU, zasilanie, cyk. I co? 650 mA do dupy. Źle. No dobra. Słuchajcie, robimy kabeca najpierw. Bo tak będzie najszybciej. Przy czym, gdzie są te wszystkie płytki? Kurde. Czekajcie, bo nie pamiętam, gdzie mam cały ten zestaw. Tutaj chyba gdzieś. O! Dobra, cosik mam. Jakaś tasiemka taka. Teraz tak, żeby zrobić programowanie kabeca, trzeba zrobić połączenie z nim poprzez złącze klawiatury. Więc to wpinamy chyba w tą stronę. Czasami w tą, czasami odwrotnie. Dlatego ja zawsze miernikiem odpalam pipczaka i upewniam się. Czyli pierwszy pin, dajmy na to, z tej strony. Kitus, wygrałeś w totka. Szacunek. Kurczę. Dobre. Dobre. No chyba w złą stronę podpiąłem taśmę. Dzisiaj nie chcę działać w tą. Nie. Dobra, odwrotnie. Jednak w
tą stronę. Czasami te złącza, to jest najlepsze. Wpinasz tak jak teraz, czyli niebieskim językiem do góry, nie łączy. I trzeba do góry nogami wpinać. To jest hit. Dobra. Ale dzisiaj jest normalnie. Swot. Pyk. Swoda trzeba podłączyć źle. Czekajcie, przesuńmy się. Chodź tu, baby. No, trawże. Okej, okay, to podpięte i kabelek do... O, właśnie ten, który mam za sobą. Ciebie szukałem, ciulu. No a jak? Szukałem tego kabla, on był na fotelu tym. Od diablu. Bo musimy zmasować. Masy połączmy. Bo bez tego dupa. I teraz tak. Pyk. Ok, idziemy teraz tu. Odpalamy swoda. I zasilanko. I to jest... Poczekajcie, muszę sobie przygotować pliki, żeby się nie zastanawiać 10 razy co, jak, gdzie. Odczytane. 12. Łoż kurde, tu widzę, była jakaś walka z biosami i w ogóle cuda na kiju. Dobra, czyli te pliki mam sobie spróbować wgrać. I teraz idziemy na... Właśnie, nie mam skrótu, poczekajcie. Pyk, lewy monitor. Odpalamy aplikację Swoda. W niej tak, wybieramy... Tu jest jakiś KBC? Ene. Wybieramy Ene, Setup, Select. Wyskakuje nam to okienko. I to jest płyta MS, myślnik. A, tu już mam do wyboru tylko... O, to jest to. Tu ktoś napisał wsad. No dobra. Klikamy dwa razy. Warning! Motherboard must be unpowered, bla bla bla. OK. No i on wykrywa, że piny są połączone. OK. No dobra, super. Jeszcze pytacz. Sprawdź połączenie mas. OK. I teraz dajemy dopiero prąd, zasilanie, bo płyta główna... A, sorry, że mnie nie widać. Gdzie jest mój ryj? Ryjok. O, jestem. Dopiero teraz, w tym momencie, podpinamy zasilanie do płyty głównej. Ej, bo nie widzę, kto co wpłacił. Kitus, no wiem jak... No nie wiem jak wy, ale ja za 2 godziny kończę pracę i jadę do domu. Darek i Iwona. Darek i Iwona, pozdrawiam. Dobra. Dobre wariaty. Za 2 godziny pracy kończysz? To czyli pracujesz pewnie do 12 w nocy, tylko jesteś w innym kraju. Inna strefa czasowa. Dobra, nie to ujęcie. Lewy. I dobra, wracajmy. Podpinam zasilanie. Prąd pobierany na zasilacz jeszcze wam pokażę. O. Tu jest 29 mA, czyli też o tu. O tu, 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 tu. O. Tam gdzie mój łeb. 30 mA. Prąd się delikatnie podniósł, bo wykrywa, że jest swot. A to nie zawsze tak jest. No i wracamy do pulpit lewy. I klikamy read. Jak mamy szczęście, to wyświetli nam tutaj Type 9020. Z tym jest to różnie. I zaraz zacznie się festiwal. Zobaczycie czego. I teraz tak, możemy odczytać tego dupka. Klikamy read. On zrobi weryfikację. Dobra. I trzeba go gdzieś zapisać. I teraz, czekajcie, cyk. O. Ja go sobie zapiszę tutaj. Zapis KBC. Niech sobie będzie. Pyk. Teraz odpalimy HXD i sprawdzimy, czym jest plik, który w ogóle zapisałem. To jest to. No dobra. A w tym momencie sprawdźmy to, co powinniśmy wgrać. Ctrl K.
Ty, już jest inny zapis. Wsad jest delikatnie inny, bo już jest 13. Na samym początku już jest inny offset, więc może to faktycznie być coś z tym nie halo. Kto wie? No dobra. No to w takim układzie klikamy Open. Wskazujemy plik wygenerowany przez program Palandrzeja. KBC, otwórz i klikamy Write. On po drodze ma zrobić co? Rasę, erase, blank check, to zrobi, już tam idzie i pewnie wywali błąd z zapisu. Zobaczycie, ja niestety mam problem z programowaniem tych kabeców i przy 50% wywali nam błąd. No i 48, nie pomyliłem się. Nie wiem jak to jest możliwe, ale na 10 tych kabeców dosłownie 3 mi się zaprogramuje, 2, 10 nie. Potem wylutuje ten układ, wlutuje, nagle jeb, działa programowanie, przechodzi całą walidację. Dziwne rzeczy, bardzo dziwne rzeczy. No ale no nic, odłączmy teraz swoda. Albo czekaj, jeszcze raz spróbuję zapisać go, żeby nie było. Może pójdzie. Mówisz, on ma teraz erase OK. On wyczyścił wsad, zawartość, sprawdził, że jest pusta, ok, zapisał i teraz weryfikacja. No i 48% i po całego w dupę, bo on przy offsecie, przy adresie 10 tysięcy nie nadpisuje znaków dalej. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Tak być musi. Dobra, teraz, co teraz? Teraz spróbujemy ją włączyć. Bo kabec jest już nadpisany. Jakkolwiek, ale jest. Więc nasz miedziany krążek. Pyk. Czego 44 pokazuje prąd? Aha. Wyłączmy go i włączmy. Dobra. No i zaraz będzie. Ja wiem, co będzie. No ale lepiej się miło zaskoczyć, tak? Może masz wersję programu demo. Dzięki za ten post. Rozbawiłeś mnie. Dobra, odpalamy. 3, 2, 1, go. Nie. Dupa. Jest trochę inaczej. Ale to nie to. Nie. Źle jest. Po ile minionki chodzą? Nie wiem, w Kate Media zobacz. Źle jest. Coś jest zwalone. A, niestety. Dobra, możemy jeszcze wpiąć dodatkowo GPU, ale nie widzi mi się to. No i kurde, to jest tak. Cały czas może jest problem w moście. Tutaj nie mam pewności 100%. O, 960. O, GPU się teraz nagrzewa. No, nagrzewa się. Jest trochę lepiej, ale jest dalej źle. Tak. No bo GPU startuje, a wcześniej nie startował w ogóle. RAM jest wpięty od spodu, natomiast myślę, żeby go przestawić na tą stronę, bo przy takiej konfiguracji czteroramowej to pytanie, gdzie jest jedynka, nie? On i tak za mało prądu pobiera. No ale moment. Jakiś progres jest. Te sloty są jakoś podpisane, kurde. DIM, nie wiem. Socket, a jest socket 1, socket 2. Tak. I tu będzie socket 3 i socket 4. Na logikę to socket 1 powinien być, nie? No ale wiele razy logika pokazała, że można ją sobie wiadomo co zrobić z nią. Więc wypnijmy tutaj.
No i znowu test. Odpalamy. O, 1 amper pobiera. Inaczej się zachowuje. Ale jest źle. Ej, słyszę jakiś budzik. Holy shit. Kitus, braknie ci na waciki. Dobre. Wariaty. Dobra. Jak wyczyścisz KBC, to nie powinien się sam zaprogramować z BIOS-u? Nie. KBC NE nie mają w ogóle funkcji autoprogramowania i to jest słabe. Andrzej, pozdro dla Kitus, najlepszego inżyniera. Masz licencję do... Oj, sorry, nie doczytałem. Jest dobrze, ale jest źle. Ciekawa koncepcja. Na U17B musi być sygnał enable, bo CPU wstaje, fazy procesora wstają. Zmierzyć mogę za chwilę, ale musi być. Mały prąd pobiera, za mały. Czyli dajmy jeszcze na ten dolny slot. Odpalamy. Wiecie, chodzi o to, że prąd jednostajnie powoli rośnie. To jest zła oznaka. To jest bardzo zła oznaka. Gdzie jest ten krążek ameliniowy? O, chodź, baby. No i zobaczcie. Przez to, że GPU się nagrzało, no to ten prąd rósł, nie? Jak już zdjęliśmy temperaturę wysoko z GPU, no już się robi równiutko. Dobra, jeszcze sprawdzę BIOS, zawartość, bo tutaj nie mam pewności, czy jest to, co być powinno, no ale kto wie. Czekajcie, bo będzie pstrykało. To nic, ściągamy kostkę, dajmy trochę topnika. No, chwila jeszcze, come on, cyk. Człowiek się, kurde, napoci przy takim sprzęcie, nie? A trzeba wziąć pod uwagę, że ja już miałem płytę z wylutowanymi elementami, a ile czasu trwa diagnostyka, sprawdzenie, upewnienie się, że to jest to, że tamto, że sram to. No. Nie ma lekko. Ale jaka radość, jak to wstanie, jak zadziała. W tym wypadku, wiecie co, jest spora szansa, że ten procesor jest po prostu ubity. Ja mam jeszcze jeden procesor, taki, który powinien być dobry. Zamówiłem płytę z procesorem, przyszła dzisiaj. Więc może to w tym kierunku trzeba by było podążać. A tutaj mam ten procesor. Nie, to nie ten. To nie ten. Dobra, podstawka. Czekajcie, bo mózg mi paruje. A, to ten procesor. Dobra, to jest procesor. Mieciu mi go wylutował przed live'em. Więc to jest procesor, który... You have taken the lead. Andrzejku. Andrzeju, dziękuję. Smacznego. Dobra. Ale tam jest walka, ludy. Grubo idziecie. Dobra, podepnijmy sobie cyk, swoda. Teraz robimy pyk i znowu przechodzimy na lewy monitor. I programator przełączamy w tryb SPI 25 flash, klikamy read, cyk, read. I zapiszemy sobie zaraz w tym katalogu verify, ok, no dobra, save.
odczyt. Dobra, i teraz porównajmy, czy to, co jest odczytane, jest tym samym, co to. You have taken the lead. Mam to dam na dzieciaki. Poza tym dzięki za twoje materiały. Niezła robota. Dziękuję. Dziękujemy za wpłaty. Dobra. Jeszcze chwila. Pulpit lewy. I plik jest jeden i drugi. Ctrl K. Ej, inny to jest plik. To jest wyższy numerek. 0908. Dziwne. Dziwne. No dobra. W takim układzie open. Moment. Odczyt. Ten plik. Otwórz. I klikamy write. Spoko. To się będzie teraz zapisywało. Co tu się do Janie Pawla? Wiesz co? Walka. Prawie 1000 łapek. Dobrze. Zobacz oscyloskopem, czy SPD pamięci się wyczytuje. SPD. Oscyloskop jest tam daleko. Nie wyciągam go już o tej porze. Ja już... Czekam. Paliwo mi uciekło. Także tak powiem. Dobra, verify OK, cyk. Zabieramy kostkę. Dawaj minionek. Chodź. Chodź do... bo ja nie widzę. Ja lubię mieć podgląd, bo mam trzy monitory, ale jednak brakuje mi trochę. O. To byłoby zabawne, jakby się okazało, że w dwóch wypadkach i BIOS i reszta powoduje problem. Jakaś szansa jest, bo teraz GPU wstaje. Wcześniej GPU nie wstawało. Było to widać. Więc kto wie? No dobra. A, bo to dobra, patrzę, skąd ten punkt cieplny. Przecież SPI było lutowane. No dobra, to już ostatnia próba. Podpinamy zasilanie. Jezu, już widzicie, już na szczęście klocek miedziany nie wywrócił się. To już znak. Game over. Dobra. Odpalamy. 3, 2, 1, go. Kurwa, 1, 2 pobiera. Ej. 1, 3. Ej, lepszy prąd pobiera. 0, 9. 1, 0. 0, 8. 1, 2. Ty, ale jaja. On się lepiej zachowuje. Prąd taki jest dosyć dziwny. Zachowuje się, jakby mógł działać. Ciekawe. Kończ transmisję, bo pieniędzy mi braknie. Zaraz. Zaraz. Jak on to napisał? Ja cię kręcę. No na razie nie działa. A reaguj na wyłącznik? E! Reaguje na wyłącznik. Jest komunikacja. Jeszcze raz włączam. Kurwa, wyłączył się. Wstaje. Kurwa, daj obraz. Daj obraz, Dzido. Jest obraz! Ha! Kurde!
How dare you! GT72VR7RD. Nie wierzę. Ja nie mogę. Jest to obraz. O! Warto było. O kurde, zmęczony jestem, ale jestem szczęśliwy. To jest taki śmiech centralnie przez łzy. Ła, wow, ała. Da się. Da się. O, tam wyświetla się. Gdzie ten model jest? Bo stąd nie widzę. Jak go wyostrzymy, o gdzieś tam. Kurde, bele. O, tam. Dzisiaj to już ja już... A, bo jest ustawiony nie, autofokus na, moje, na mój łeb. Nie pokażę wam modelu. Nie wiem, czym się przykręca. Wyłączę te wszystkie tuningi. Jak się wyłącza autofokus? Tym przekrętnikiem. O tak. O, mamy. GT72VR7RD. To jest model tego modela. Jupi Stanek napisał. Tak. Udało się. Aż mi się wierzyć nie chce. Powiem wam tak. Fart. 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 Szczęście głupiego. Nie wiem, nazywać to można jak się chce. Natomiast da się. Dobra. Chcecie mieć szerokie łoko? Patrzcie, jaki mam szeroki obraz. Teraz jak pójdzie on taki szeroki, nie? Lepiej widać, nie? Ciekawie to wygląda. Teraz jest maksymalnie szerokie oko. Dobra, wyłączamy go. Taki inny widok. Ale ten obiektyw ma dobrą rozdzielczość. Nie go pies. Jak wy na podglądzie nie macie tego, ale to wszystko, ależ to dobrze wygląda. Ja lubię takie rzeczy, jestem porąbany na tym punkcie. Jaka głębia się zrobiła inna. Ty, on stąd ma ostrość już i leci tam aż do minionka, tam do tyłu. No, fajne. Słuchajcie, udało się zrobić. To jeszcze nie koniec, bo do wymiany jest kilka układów na klawiaturze i wszędzie. Dobry wieczór, hrabio. Skropnie, ale zawsze coś dla dzieciaków. Stary. Każda dyszka jest na wagę złota. I tyle. Zdajmy sobie z tego jasną sprawę. Jest 7000 zł. Dziękuję. A jak mówię, 1000 osób nas ogląda. Każdy wpłaca po dyszce. Mamy 10000 zł. A zobaczcie, co tu się dzieje. Co tu się odwaliło. 1800 i 1600 to jest ciężka matematyka w tym momencie, w tym stanie. To jest 2, 3, 400 chyba. 3, 400, Andis 500 to już jest 2, 3, 400, 4. Sama ta dziesiątka osób płaciła z 6000. Tak strzelam, 5,5, 6. Pas Macao i po Macale, tak. Jak ankieta, ankieta. Słuchajcie, ankietę zakończono. No nie przeczytałem, co ty napisałeś, a sam tym razem byłem pierwsiejszy. Chociaż, no, czekaj, bo jest ciężko. Ankieta. Zdecydowana płyta główna zadziała. Tak, 68. Czyli jeszcze wierzą we mnie trochę. Więc zobaczymy. Może jutro zrobimy live'a na dniu typowo, gdzie dolutuję pozostałe elementy, bo zostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć układów do wlutowania. No i skręcenie tego laptopa, bo to jest strasznie duże. Poczekajcie, zobacz jedną rzecz. Gdzieś... To jest taki 17-calowy. Patrzcie to. On ma te 12-woltowe wentylatory, te większe. Tu już jest 2 cm grubości wentylatora, nie? Więc to nie jest taki zwykły laptop, tylko to już to było drogie. I to miało i dobrą wentylację, i wszystko. I on ma ten taki fajny, o. Tak wygląda jego ten tył. Więc on jest taki ciekawy, miły dla oka. Także co tu dużo mówić? Osoby, myślę, że i Dario, Iwo i Kitus jak najbardziej zasługują swoimi wpłatami na koszulkę
minionek. Ta czarna, która jest od Kasi i Przemka z Irlandii. Słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie na Discordzie, więc będzie można na luzie porozmawiać o wszystkim. Więc, a w razie czego to wbijajcie na wspierającego na YouTubie, czy tam Patronajcie, tam będzie link do Discorda. I tam będziemy mogli się potem spotkać. Bo tak jak mówię, tematy typu jaki dom dziecka, to wy mi to podrzucacie. Ja wtedy jestem tylko tym, który zleca. Więc dzięki wam, dzięki temu wszystkim, co się tutaj dzieje, możemy wspólnie pospędzać trochę czasu, pośmiać się i w ogóle, bo różnie bywa. A fajne to jest, podoba mi się to. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie za to, że byliście. Fajnie, że się udało. Dobry tydzień się zaczął. Bo tamten to był tragedia, bez kitu. Ale to Discord tylko wie. Więc szacun, Kitus. No, kurczę, fajna walka, słuchajcie, dziękuję. Kosmiczne sumy pieniędzy, bo to umówmy się, jak ktoś wpłaci 190 zł, to już jest dużo, to nie jest mało, to już jest naprawdę dużo, a kwoty rzędu, nie wiem, tak jak automatyka, Andis, zresztą po kolei, nie, wszyscy, no, to jest już mega gest, mega, mega, mega. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Także na dzisiaj kończę, bo widzicie, że już jest ciężko, więc widzimy się jutro na live. Ja myślę, że jutro centralnie na live, na spontanie odpalimy, co? No i tyle, i będzie. Także jeszcze raz dziękuję. Jesteście wspaniali za te wpłaty. Wszystko dzięki wam, więc dzięki jeszcze raz. I heja, klikam zakończ, był z wami Spox 2. Do jutra. Cześć, hej!